No ale chciałbyś mieć kolę edukacyjną w sypialni? Ja nie mówię, że chciałbym mieć kolę edukacyjną. Jesteś chłopcem, to byś chciał. Ja, to znaczy, co zrobić, jeżeli przyjadą obcy i trzeba się ucieszyć, a nie możesz używać rąk, gestów, ani nic powiedzieć. Ja bym podskakiwała. Ruszka Voldemorta. Zoba, popo. Widziałeś już, jaką malinkę zostawił mi Voldy? Ale... Przed... Wiesz, że można się mordować, a nie można mówić o cyckach. Ale absolutnie, więc... tak. Cześć, witajcie. Ostatnim razem po naszej wspólnej rozmowie z Krzysztofem były od was tak entuzjastyczne reakcje. Pisaliście w komentarzach, że chcecie więcej Krzysztofa tu na kanale, więc ponownie Krzysztof jest. Nie oszukujmy się, nikt mnie nie rozpoznał w tym szalbierczym przebraniu, w którym pozuję za Hottusia Pottusia z Gryffindoru. Chciałem oznajmić... Chciałam Krzysztofowi dorysować bliznę, ale się nie zgodził. Chciałem oznajmić, że to szybko się skończy i chciałbym oznajmić, że tylko Slytherin, ewentualnie Ravenclaw. No właśnie to jest ten problem, że ja też mam dzisiaj taki strój, z którego nie jestem usatysfakcjonowana, ponieważ Hufflepuff to jest najlepszy z wszystkich możliwych domów, więc trochę ze wstydem noszę te jakieś czerwone kolorki, ale jest tu też żółty, a cały jest czarna, więc w tym stroju jest przewaga czarnego i żółtego. No więc możecie się domyślić, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać po tym optymistycznym wstępie. Potrzebujemy jeszcze jednego rekwizytu i możemy jechać dalej. Także poproszę tutaj o... Uwaga, czymże jest czarodziej bez wspaniałej różdżki? No bez różdżki się nie da. Lub kostura ewentualnie. Lub kostura, no ale w świecie Harry'ego Pottera jeszcze kosturów chyba nie wynaleziono. W świecie Harry'ego Pottera nie ma harfutów, które po pierwsze mogą umrzeć, a po drugie mogą umrzeć od ciosu kosturem w głowę, ponieważ na harfuty się nie opłaca marnować magii. Dokładnie tak samo jest z goblinami, więc brakuje kosturów bardzo, ale Alastor Moody, to jest jeden z piękniejszych scen w piątej części, ma kostur, którym grzmoci w ziemi i wygląda jak prawdziwy mag wtedy. On w książce chyba nie miał kostury, oj, nie? Oj, nie miał. Nie wiem, czy miał jakąś laskę, żeby się podpierał? Miał laskę, ale nie miał kostura. No pomysł z kosturem był faktycznie na plus. Filmy z Harry'ego Pottera czasem potrafią, czują ten klimat i potrafią dorzucić czasem coś fajnego. Czasem. Różdżka. Najpierw moja różdżka, ponieważ on ma taki wzorek, to jest różdżka stylizowana na różdżkę Hermione Granger. Taka fajna, porządna, swish and coś tam, jak się nazywało, obrót i trach. Ale ponieważ Krzysztof jest arcymagosem, potężnym tak magiem ognia, tak mówią. Tak, ja mówię, jeżeli chodzi o maga ognia. To Krzysztof nie potrzebuje channelować magii aż tak bardzo przez różdżkę. Dlatego twoja różdżka, Krzysztofie, jest trochę mniejsza. Teraz to jest ten moment, kiedy pojawi się bardzo dużo komentarzy, które będą nawiązywać w zabawny sposób do rozmiaru twojej różdżki. Do tej koincydencji, tak. Na pewno potrafi tworzyć piękne iskierki. Znaczy to jest ten moment, kiedy twoja różdżka rzuci wielką kulę ognia, a moja pierdnie iskierkami, tak? To jest dokładnie ten moment. Potem się wkurzysz, odrzucisz różdżkę, weźmiesz kostkę. Ja uważam, że zostawiłeś przed pokojem. To jest różdżka Rona Wesleya. Złamana. Tak, ta złamana, tak, właśnie. O tym sobie możemy dzisiaj porozmawiać a propos, bo ostatnio myślałam o tej złamanej różdżce, ale jakbyś ją zaostrzył, to mógłbyś przynajmniej napisać jakąś notatkę. Bo to jest ołówek w ogóle, nawet nie wiedziałem, że to jest ołówek. Można napisać notatkę, znaczy napisz 100 razy, moja różdżka wcale nie jest taka krótka. A potem nie będę opowiadał kłamstw. Tak, nie będę. Tak. Tusze. Ale różdżka sama sobie wybiera czarodzieja, więc no... Jest coraz gorzej. Jest. Autentycznie coraz gorzej. Dobrze, że ja na początku się afiliowałem jako zwolennik kosturów, na wszelki wypadek. Jak już na pewno się domyśliliście, bo bardzo ciężko było się nie domyślić, będziemy dzisiaj rozmawiać o Harrym Potterze i o wszystkim, co z Harrym Potterem jest związane, ponieważ nie jesteśmy najlepsi z Krzysztofem, jeśli chodzi o trzymanie się jednego tematu. Powiedz mi na początek, czy czekasz na Hogwarts Legacy? Boże, jak? Przede wszystkim to jest pierwsza gra w uniwersum, bo ja całkowicie nie wziąłem pod uwagę tego, że istniały jakiekolwiek inne gry. Nie wiem, grałeś? Grałem. Była jedynka i dwójka i one były w porządku, ale potem była równia pochyła, ponieważ trójka Warner... Trójka jeszcze była okej. Okay. Tak, ale Warner poszedł wtedy w takie bardzo proste gradaptacje, które nie pasowały kompletnie do, po pierwsze, skali stylistyki uniwersum i były w zasadzie czymś, co można było potraktować jako repetytorium fabuły, którą się już
już znało, zamiast żeby to było coś nowego właśnie. Tutaj wreszcie będzie RPG i wreszcie będzie to niepowiązane w żaden sposób z historią, która jest przedstawiona w pięcioksięgu potterowskim, dlatego taki mały sens w ogóle mają te bojkoty związane z postacią Rowling tu i teraz, bo to nie ma nic wspólnego z jej książkami, tylko jest historią niezależną osadzoną w świecie, który ona wykreowała. Podejrzewam zresztą, że ona ma mniej tantiem z tego niż sam Warner i bardzo, bardzo się cieszę na to, że wreszcie będę miał tam roleplay. Bo cały problem mój z Potterem, o czym jeszcze będę mówił wiele razy, jest taki, że to ci dobrzy są najlepsi, tak, i wspaniali. W ogóle nie interesuje nas skala szarości, czyli to, co w fantasy zawsze jest najciekawsze. Nie interesuje nas historia magii, tylko chcemy być tym nieszczęsnym hottusiem, podtusiem z okularami, który zawsze ma rację, jest w Gryffindorze i jeżeli nawet mu się nie powiedzie, to Dumbledore dosypie mu punktów do zupy. Są te memy są świetne, nie? Że na przykład profesor McGonagall sobie gdzieś idzie, nie mogę znaleźć Dumbledora. Slytherin zdobywa Puchar Domów! I nagle Dumbledore wyskakuje gdzieś skąd i mówi 50 punktów dla Gryffindoru. Jeszcze to są te cholerne punkciki, na które jestem uczulony. W ogóle z Hogwartem to jest inny problem, bo Hogwart to jest instytucja ciężka pod względem oszacowania, jeżeli chodzi o jakość pedagogiki i dydaktyki. I zawsze powtarzam, że o naszym systemie edukacji, jest Krzysztof, więc system edukacji, bardzo źle świadczy to, że wszyscy chcielibyśmy być w Hogwarcie, bo to nie jest taka placówka edukacyjna, do której powinno się chcieć trafić. Znaczy nauczyciele są skazańcami albo wilkołakami, dybią na uczniów, dosypują im punkty. W którymś momencie jest zasada, że nie wchodzi się do zakazanego lasu, ale później się idzie do zakazanego lasu, jak jest szlaban. Za karę można. Nic nie ma sensu. Nie wolno wam wchodzić na korytarz na trzecim piętrze, bo zakończy się to tam długą i bolesną śmiercią. I nic więc. Oczywiste jest to, że w tym momencie dyrektor Hogwartu zaszczepił wszystkim uczniom ideę pójścia na trzecie piętro i sprawdzenia tego. To jest to oczywiste. I tam jest takich dziwnych rzeczy, no tak samo jak Filch. Dlaczego ten człowiek nie został zwolniony? Przecież ten człowiek mobbinguje absolutnie wszystkich. To samo Snape powinien dostać dyscyplinarkę dawno temu. I jak ja dzisiaj patrzę na wydarzenia z trzeciego tomu, kiedy że zły Lucy Lucius Malfoy chce Hagrida, naszego Hagrida zamknąć i na Dumbledora dybia. Rada nadzorca całkowicie odpowiedzialnie postępuje, ta szkoła jest do zamknięcia. Jeszcze jest tu jakiś bazyliszek, który poluje na uczniów. Zamknąć to jak najszybciej i zaplombować, żeby jeszcze nikt nie otwarł. I gdyby Dumbledore miał jeszcze 5 minut, to on by wymyślił, o co chodzi. I złapałby potwora. Oczywiście. Przez tą paskudną radę nadzorczą nie miał tej szansy. I przez to wszystko trwało jeszcze dłużej. Ginny Weasley tam została porwana do komnaty tajemnic. Wszystko przez Luciusza Malfoya. Zły Krzysztof chce zamknąć Hogwart. Ale właśnie dlatego mnie zaczęło interesować uniwersum Pottera bardziej niż sama fabuła Harry'ego Pottera, że ono w którymś momencie zaczęło ewoluować. Bo to jest ciekawe, jak zobaczy się na całość cyklu, to wiem, wszyscy powtarzają, że myśmy dorastali z książkami. No dobrze, ale nie pisze się serii książkowych z świadomością, że czytelnik będzie dorastał z serią książkową. To był totalny przypadek. To był przypadek, mam wrażenie, paru pokoleń, ale teraz jak ktoś sobie na przykład całość by cyklu czytał, to może mieć podobne wrażenie jak przy filmach, bo filmy też są na początku niby dla odbiorcy młodzieżowego, a potem dla bardzo dojrzałego, ale jako całość cyklu to trochę nie ma sensu, bo Rowling zaczyna tworzyć takie typowe urban fantasy, tudzież portal quest fantasy, że mamy sobie portal między światem mugolskim, a między światem czarodziejów. Tym portalem z jakiegoś względu jest murek na King's Cross. I jak się wbiegnie na ten murek, to wtedy się przechodzi na platformę, znaczy peron 9 3/4. Zawsze było jakieś zabawne, nie? Że oni mówią, jak się boisz, to musisz w niego wbiec. Ale potem się okazuje, że możesz po prostu się oprzeć o barierkę i przejść na drugą stronę, więc jak dla mnie to jest dużo mniej stresujące, że po prostu stoisz, opierasz się i przechodzisz, biegniesz twarzą w mur i liczysz, że będzie dobrze. Zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy inne portal questy jak Narnie, to tam do tej szafy można było wejść tylko pod pewnymi rygorami i w pewnych okolicznościach. A tutaj ja się pytam, dobrze, jak... że nikt nie chciał przemalować tej ściany. Tak, właśnie. To taki biedny mugol, zagubiony na peronie 9 3/4, nie umie z niego wyjść. Bo tam jest taka scena, w którym momencie, to zwłaszcza w filmie widać, że gość reaguje strażnik na peronie na to, co Potter robi i tak dalej, i to ma sens głęboki, to znaczy... To zaklęcie musiałoby działać tak, żeby rozwijało jakąś powłokę albo bąbel czasoprzestrzenny wokół całej części peronu obok tego portalu. Takie zaklęcie konfuzji czy coś takiego, tak, nie? Maskujące. A o wiele prościej technicznie byłoby po prostu zrobić gdzieś jakiś portal na odludziu, gdzie wszyscy idą i, albo nie wiem, osobny peron. No chociaż drzwi do składzika takie, że to jest taki składzik, że jest tu od 10 lat, ale w sumie jest zamknięty, nikt nie ma kłódki, ponieważ to jest jakiś publiczny dworzec, to nikomu się nie chce tej kłódki wymieniać, rozcinać, zamieniać na nową, więc to jest jakieś takie, wiesz,
zapomniane, to nie wchodzą sobie do tego składzika. I potem jest więcej tych portali, to znaczy okazuje się, to jest moje ulubione, że wszyscy politycy z Ministerstwa Magii są spuszczani przez klozet do swojego ministerstwa. Bardzo adekwatnie, gówniana polityka tam, gdzie jej miejsce. Gówniana robota. Gówniana robota, tak. Ale tych portali w sumie jest niewiele i dopiero potem ten świat ewoluuje w formę takiego dojrzałego fantasy, trochę jak w Stranger Things, że jest jakiś świat, który jest pod i on cały czas sobie tam funkcjonuje. W różnych krajach są różne szkoły magii, różne uniwersytety, różne ministerstwa i różne społeczności czarodziejów. Więc mam wrażenie, że ta koncepcja bardzo ewoluowała i ten świat się trochę zmienił. Na początku był taki właśnie jak w baśniach fantasy, jak w Narnii, a potem zaczęła się robić z tego pełnoskalowa fantasy. I tak, z jednej strony można powiedzieć, że to dojrzewało z czytelnikiem, ale z drugiej strony ten świat jako całość, gdybyśmy go rozpatrywali, trochę się nie trzyma. No niestety to się kupy nie trzyma, natomiast pytanie, czy autorka trochę miała wybór? No bo presja była taka, żeby to szło w tą stronę, no bo ona na początku napisała sobie tą historię, tam była ta jakaś wzmianka o mrocznym czarnoksiężniku, który został pokonany przez Harry'ego Pottera, no i ponieważ była ta wzmianka, no to trochę niejako przypadkiem zrobiła tą taką tajemnicę, ten taki quest, który no, pewnie zakładała, że to będzie jednostrzałowiec, bo hello, nikt tego w ogóle nie chciał wydać, no nie? A tu nagle się wydało, nagle chwyciło i nagle wszyscy się pytali, no i co z tym mrocznym panem? Czy on w końcu zostanie pokonany? Czy Harry Potter go rozjedzie? No i no, myślę, że bardzo ciężko byłoby utrzymać to w tej dziecięcej konwencji. Tak. I mimo to jakoś pokonać. Dlatego ja hajpuję na Hogwarts Legacy, ponieważ to już jest dzieło, wydaje mi się, na tyle, na ile mogę oceniać po zapowiedziach, o tyle dojrzalsze, że wykorzystuje właśnie koncepcję jakiegoś rozszerzonego świata, w którym będziemy mieć nowe, oryginalne historie, w którym będziemy rozbudowywać koncepcję, że są różne szkoły magii. No to oczywiście, że zaczynamy od Hogwartu, bo musimy, ale kto wie, czy nie będzie kolejnej części, na przykład w Ivermory albo w Durmstrangu. O, jak ja bym się wybrał do Durmstrangu i postudiował mroczną magię. A wiem o tym tylko tyle, ale że Durmstrang mroczna istnieje. Magia. Będziemy jeździć na magicznych sankach. Dużo śniegu. Do jaskini, w której odkryjemy ostatnio mroczne kodeksy. Dużo, pytałem moich widzów, czy wolą, czy są team narty, czy team snowboard i bardzo dużo ludzi odpowiedziało, że są team sanki. A to bardzo słuszne. Lubisz jeździć na sankach? Lepszy jest na pewno niż snowboard, który odbiera ci władzę nad twoimi nogami. Sanki odbierają ci władzę. Na snowboardzie masz przynajmniej, skręcić lewo, prawo, wywrócić się na tyłek, możesz się zatrzymać jakkolwiek, a jak już siedzisz na tych sankach, zepniesz się z górki, one przyspieszają. Jedyne, co możesz robić, to trzymać się sanek i modlić się, żeby... Nie, no wystarczy, że się zaprzesz nogami, hamujesz, a gdzie czym się zaprzesz na snowboardzie? Bardzo łagodnej górki na tych sankach. Na snowboardzie możesz się zaprzeć dupą co najwyżej, albo nie wiem, modlić tyłek się, jest do tego zaprojektowany. Czasoprzestrzenny jedzie i coś sprawi, że się zatrzymasz, a narty sprawiają, że masz pełną kontrolę. Jabłuszko, jesteś nisko ziemi, kontrola jest jak myśmy doszli od Durmstrangu do jabłuszka, powiedz mi. Ja rozumiem jeszcze z Hogwartu do jabłuszka jakoś, biorąc pod uwagę, że w Hogwarcie są te wszystkie żenujące sceny, że tam jest jakiś, Boże, zwłaszcza w trzeciej części, ten żabi chórek. Dabu, trabu. Boże, jakie to jest żenujące. Ale jestem w stanie to wytrzymać. Jest realistyczne. No, jakieś tam hobby musieli mieć w tej szkole. Bo pamiętajmy, że Hogwart na wielu poziomach jest żenujący. Przypominam ten hymn, który w tłumaczeniu Polkowskiego brzmi Hogwart, Hogwart, pieprzo wieprzy Hogwart. Co? Znaczy, czy jakikolwiek... Ja się nie dziwię naprawdę, gdybym był Tomem Marvolo Riddle, był w rodzinie mugolskiej, dręczonym przez wszystkich, trafiłbym do takiej szkoły i pomyślał sobie, tak, wreszcie zyskam moc i potęgę i ja już chcę iść na tę pierwszą lekcję eliksiru, ja już chcę otworzyć te pleśniejące kodeksy magiczne i poznać sekret nieśmiertelności. Wychodzi mi jakiś staruk tutaj, to był jeszcze wtedy Dippet prawdopodobnie, Hogwart, pieprze, wieprze. Dippet był smutasem z tego, co każdy pokazywali, więc ja nie wiem, czy oni wtedy śpiewali hymn. Bo to chyba był taki pomysł Dumbledora, bo ja pamiętam, że tam była taka scena, że wszyscy inni nauczyciele wyglądali na takich mocno niezadowolonych. Ja ich rozumiem, naprawdę ich rozumiem. Ja też rozumiem Snape'a, naprawdę go coraz bardziej rozumiem. A ja bym nie miała nic przeciwko takiemu głupkowatemu śpiewaniu. Ale... Znaczy tekst mógł być trochę lepszy, to, że każdy sobie śpiewa na swoją melodię, przez to jest natychmiast taka kakofonia, że nikt cię nie słyszy, jak śpiewasz, więc ty się nie stresujesz tym, czy ładnie śpiewasz, czy brzydko śpiewasz, po prostu możesz puścić władzę fantazji i zaszaleć. To jest prawda, to jest prawda.
Tak, to byłbym w stanie to zrozumieć. Zawsze mnie też bawiło tak swoją drogą, a propos tych rytuałów, które są w Hogwarcie, że filmy wycięły jedną rzecz, która była najciekawsza, to znaczy przemowę Tiary Przydziału na sam początek każdego roku, która była istotna i która czyniła z Tiary Przydziału coś więcej niż tylko śmieszny artefakt magiczny, który sobie selekcjonuje, o ty będziesz z tymi, a ty będziesz z tymi, a ty będziesz z tymi. Już nie mówiąc o tym, że cała scena Tiary Przydziału z pierwszego filmu jest tak spieprzona i skopana dokumentnie. Nie wiem, czy kojarzycie to, ale zaczyna się to wszystko od tego, że oczywiście zaczynamy od, z tego co pamiętam, od Hermiony. Później... No wszystkie ważne postacie, tak, nie? A reszta potem jest Malfoy, była pominięta. Więc jeszcze się zgadza, bo jest H i później jest M, Hermiona Granger i Malfoy. Potem jest ktoś na B, ponieważ trzeba było kogoś z Hufflepuffu, twojego ulubionego, a potem jest oczywiście Potter. Jest taka cisza, o, główny bohater, ojej. To kompletnie nie ma sensu alfabetycznie, nie? I równocześnie no bo oni te inne w filmie są... od razu nauczyciele uczciwie pokazali, kto będzie zdobywał punkty. Tak, tak, właśnie tak. Dlatego to wszystko nie ma takiego sensu. No i jeszcze wszystkie inne szkoły, niestety, magiczne, znaczy nie szkoły magiczne, domy, co ja mówię, szkoły magiczne, może są dyskryminowane. Może zapisanych na liście po prostu jakimiś datami urodzenia, nie? Kto pierwszy no może. Ukończył 11 lat, to pyk, list się automatycznie wysyłał i magicznie może. Imię się pojawiało na liście. Ale cały czas uważam, że dlatego też się zdziwiłem tym wyborem twoim na początku, Hufflepuffem, bo o Hufflepuffie i Ravenclaw wiemy najmniej. W zasadzie o Hufflepuffie wiemy w ogóle najmniej z wszystkich tak, domów. Tak, bo Ravenclaw jeszcze w ostatniej części tam tak. Przynajmniej idą do ich z uwagi na diadem. Wspólnego i tak dalej. Tak. Nie wiem, ja po prostu czuję wspólnotę z tymi ludźmi z Hufflepuffu, bo czujesz, że oni są fajni i że ty byś, nie wiem, ja lubię spędzać czas w towarzystwie ludzi fajnych. Mhm. No, na pewno to nie jest zwłaszcza Gryffindor. Następne 7 lat, no nie? Więc czemu to nie prawda. Spędzać go tam? I poza tym, tak jak mówiłam, przede wszystkim, to jest argument wszystkich ludzi z Hufflepuffu, drzwi do naszego pokoju wspólnego znajdują się zaraz koło drzwi do kuchni. To jest tak. A to jest w kuchni racja. Mamy elfy, które są gotowe każdemu dać dowolną ilość jedzenia i dowolną ilość słodyczy. Równocześnie dom Slytherinu jest niedaleko lochów, gdzie się waży eliksiry i można uważać eliksir. Iść szybko po jakiś śmierdzący szczurzy móżdżek na przekąskę. Na przykład można też uważać eliksir, który na przykład zniewoli jakiegoś śmiesznego elfa, który będzie robił tylko dla ciebie jedzenie i to będzie miało sens, ale no, o niewolnictwie jeszcze powiemy, to jest ciekawy wątek. Musiałby ci przynosić, bo inaczej to daleko, a tak, podłogi tak. są zimne, poza bo to zamek. Dom Slytherinu ma styl, znaczy te piękne skórzane kanapy, zieleń, czerń. Znaczy tam się chce być od razu. To jest przepiękne miejsce. Jest ładnie, ale jest tak zimno i tak odpychające. To nie jest takie zachęcające miejsce do bycia. Tam są jakieś łańcuchy, które zwisają z sufitu i poza tym tam na pewno jest zimno. A to jest akurat racja. W lecie się przydaje. Ale w zamku w lecie nigdy nie jest gorąco. Też racja. No, w każdym dlatego razie... ci ze Slytherina są ciągle tacy i, jakby irytujący dla wszystkich, się czepiają, bo po prostu nie. są zmarznięci. Właśnie tutaj jest cała rzecz. Ja liczę na to, że w Hogwarts Legacy też się to zmieni. Naprawdę na to liczę, że nie będzie to zrobione na zasadzie takiej, że Gryffindor dobrze, Slytherin strach faszyści. Bo ja tak, a Hufflepuff to te sieroty, które nie robią nic ciekawego. A Ravenclaw kujony. Ja myślę, że Hufflepuff po prostu się jakoś zajebiście bawi cały czas tam w tym swoim pokoju wspólnym, kiedy wszyscy inni jakieś dramaty przeżywają jakieś rywalizacje, nie wiem, rzucają na siebie złośliwe zaklęcia, to oni takie, no pozwólmy tym frajerom się tam przepychać o puchar domu, a my chodźmy zrobić fajne balangę. Nie, ale tak na poważnie to jest to problem, bo ten podział na domy... To są jedyne osoby, które nie uczestniczą w walce szczurów o punkciki. Ale właśnie uważam, że wszyscy uczestniczą i że cała rzecz polega na tym, i to jest błędne, że te domy są stereotypicznie przystosowane do tego, jak ludzie się dzielą w szkole zazwyczaj. Znaczy są kujony, są złośliwi, są oczywiście ci tempi bejsboliści, to Gryffindor nawiasem mówiąc, no i są ludzie, którym się nie chce czy generalnie. To nieźle, myślałem, że są takie sympatyczne średniaki, których nikt nie chce do drużyny koszykówki. Ale tak, oni są rzeczywiście najsensowniejsi, żeby się trzymać z nimi i imprezować. Tu pełna racja. Niemniej jest to strasznie dziwne, że my tego nie widzieliśmy, jak to czytaliśmy na samym początku, a to rzeczywiście zadziałało i rezonowało, tak mam wrażenie, z ludźmi, że wszyscy rozpoznawali w tym, że tak, to jest wiarygodne i realistyczne przedstawienie szkolnictwa. No, to jest to trochę jak moment, z tymi high schoolowymi filmami, nie? Że tam też tak, masz te grupki i tak. jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że w sumie sprawiają to satysfakcję, jak to oglądamy. Tak, dlatego też później Rowling się uparła na to, żeby wprowadzić taki typowy high schoolowy romans, czyli najgorszy wątek, jaki istnieje w całym Potterze, to znaczy sparowanie Ginny z Harrym, które jest tak niewiarygodne, jest tak nierealistyczne. Jak czytałem piąty tom, to ja myślałem, a czytałem wtedy po angielsku... Szósty. Szósty, masz rację. Zawsze mi się pomyli. W piątym pomyli. Jeszcze się całował z Cho Chang.
Tak, i to miało sens. Natomiast w szóstym ja miałem wrażenie, to nie że... nie miało sensu. Miało większy sens. W filmie nie miało sensu kompletnie za to. Ale w szóstej części ja miałem wrażenie, że nie rozumiem angielskiego, bo ja wtedy się uczyłem jeszcze angielskiego i chciałem przeczytać Pottera wcześniej, a ona mi wyjdzie. No i czytam ten szósty, tam jestem coś, no Ginny, że coś, Potter coś do niej czuje. Nie no, to problemem było to, że to było takie strasznie skokowe między tą piątą częścią a szóstą, bo gdyby nie to, to ma sporo sensu, bo na przykład Harrymu się zawsze podobają laski, które dobrze grają w Quidditcha, nie? No najpierw mu się podoba Cho Chang, a potem mu się podoba Ginny, która jest super tą ścigającą, no nie? Ale mam wrażenie, że to retroaktywnie zostało zrobione. Znaczy Ginny nie wyglądała mi na początku na jako na dobrego gracza w Quidditcha. Nie, ale tam chyba były jakieś coś tam, że ona kradła braciom miotły i czasem grała z nimi też, bo im brakowało na przykład jednego, nie? Mhm. I sobie tam w wakacje latali i grali. To prawda, to prawda. No więc, ale tak czy siak miałem tam zgrzyt, bardzo możliwe, że to jest właśnie z tego względu, że zostało to nagle wprowadzone. I w każdym razie romans to jest ostatnia rzecz, której szukałem Pottera. Tak nagle wprowadzone i jeszcze mi się na przykład nie bardzo podobało, ten wątek mi nie przeszkadzał, dla mnie był okej, okay, ale że to było opisane, że tam nagle między czerwcem a wrześniem następnego roku w piersi Harry'ego obudziła się bestia. Bestia podnosiła głowę za każdym razem, kiedy Ginny flirtowała z innymi chłopakami. Ta bestia, można by sobie ją było podarować. Znaczy Rowling miała, to jest ciekawe też, bo ona zawsze się mówi, że to jest wybitna pisarka. Nie, znaczy ona dobrze pisała, ale miała straszne momenty niekiedy. Zresztą ona sama się do tego przyznała. Na przykład czwarty tam cały jest w całości praktycznie przepisane przez nią, od zera. Bo coś tam jej nie grało. Napisała cały i potem jeszcze raz. Tak, tak, tak. A tego nie słyszałam. No to chodziło o wątek z tego, co pamiętam, właśnie Moody'ego. Nie, no możemy robić spoilery bez przesady. No, jak ktoś jeszcze nie przeczytał Harry'ego Pottera, to zachęcamy, ale trudno spoilera nie spotkać. No, więc to był dobry wątek i bardzo mi się podobał, więc dobrze, że to przepisała. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie niesamowicie irytowała w książkach. To znaczy za każdym razem jest to, przez to, że to jest narracja seryjna, trochę jak procedural, to jest taki jeden event, który jest na każdy tom. Pierwszy event to jest kamień filozoficzny, drugi event to jest komnata tajemnic. No tak. Event to jest wilkołak, tak? I tak dalej, i tak dalej. Słabe to i było... I zawsze w czerwcu, no bo właśnie. No, siłą rzeczy. Zwłaszcza jak zaczęło przychodzić do tych kolejnych konkursów typu turniej trójmagiczny, a potem jeszcze następne. Tak trochę się zastanawiałam, co jej się jeszcze uda wymyślić. Ja w ogóle szanuję, prawda? Za to, bo to szczerze mówiąc nie jest takie proste. Nie, nie jest. Ale to było jeszcze musisz to w tytule trochę zmieścić, nie? Tak. Harry Potter i coś tam. Tak. I dopiero w późniejszych tomach z tego zrezygnowała, tak już w zupełności. I to było na plus. Moim ukochanym tomem jest tom szósty z tego względu, bo tam się zaczyna właśnie ta tajemnica. Trochę już wychodzą z tych murów szkolnych, więc ma to głęboki sens. Ale wbrew pozorom Deathly Hallows mi się tak nie podobało właśnie przez wzgląd na to, że tam już za mało z kolei było tego Hogwartu jako takiego. Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby wtedy rozbicie naszych bohaterów, żeby na przykład część była w Hogwarcie, a część poza i komunikowali byłoby się takie wrażenie dalej tego, prawda? Świata z Hogwartu, tego filu z Hogwartu. Mi nie przeszkadzało to, co mówisz, to, że jest za każdym razem jakiś event, bo moim zdaniem to było na tyle fajnie opisane, zawsze były te wskazówki i przez cały, faktycznie cały rok szkolny my jako czytelnicy staraliśmy się zgadnąć, o co chodzi i mimo wszystko zazwyczaj jej się udało mnie zaskoczyć. No ja też oczywiście czytałam te książki, jak byłam dość młoda, więc nie wiem, być może jak mnie czytała dzisiaj, to jakieś by to było dla mnie mniej takie właśnie zaskakujące i efektowne. Natomiast ja ostatniej części strasznie nie lubię. W ogóle chciałam najpierw zrobić taki disclaimer, że, bo pod ostatnim filmem mieliśmy tam ten kawałek, gdzie rozmawialiśmy również o Harrym Potterze i potem parę osób wyciągnęło z tego wniosek, że ja na przykład nie przepadam za Harrym Potterem. I ja chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam Harry'ego Pottera. To jest książka, która była, książka, cała seria, która była ze mną przez całe życie. Likewise. Od małego najpierw czytałam, bo w ogóle pierwsza część to była pierwsza gruba książka, którą przeczytałam samodzielnie. Więc dla mnie jako małej Dominiki było to takie wielkie osiągnięcie. Potem były audiobooki, które słuchałam w podróży albo do spania, albo coś tam. Potem filmy, więc Harry Potter jest super, co nie oznacza, że nie ma paru mniejszych lub większych błędów i problemów i wad, bo po pierwsze każda książka ma, nawet jak jest dobrze napisana, bo po prostu... Nawet książki Olgi Tokarczuk. Nie byłem w stanie zachować uwagi. Przepraszam, próbowałem. Każda książka... Zróbcie blipa. Każda książka ma błędy, a w ogóle w przypadku Harry'ego Pottera ja uważam, że Rowling należy bardzo dużo wybaczyć. Ponieważ jeśli się postawimy w jej sytuacji,
Harry Potter wychodził przez 10 lat, od 97 do 2007. Mamy kobietę, która napisała książkę, krótką książkę, bo pierwszy Harry Potter jest dość cienki. Taka typowa debiutancka długość książki tak naprawdę. I ona wysyła tę książkę, nikt jej nie przyjmuje, po czym nagle ktoś ją, faktycznie jakiś wydawca postanawia ją wydać, no nie? I potem nagle, nie wiem w którym momencie to było akurat, kiedy te książki były wydawane po angielsku, ale nagle jest na to boom, no nie? Więc popatrzcie, mamy debiutantkę, która nagle jest na oczach całego świata i wszyscy oceniają jej pisanie. I jest taka gigantyczna presja, żeby... Bo ludzie piszą, że po prostu to jest książka ich marzeń, że oni jakby znajdują się w tym Hogwarcie duszą i oni oczekują, że tak będzie aż do końca, że to dalej będzie tak samo fantastycznie magiczne i cudowne dla nich. Więc ja się nie dziwię, że ona po pierwsze popełniła trochę błędów, bo jeszcze na dodatek była duża presja czasu, no bo wydawca chciał, żeby ona pisała szybko i wydawała szybko. I faktycznie pisała szybko, to trzeba jej oddać. A książki, to też, nie wiem, też z mojego doświadczenia pisarskiego, co prawda jeszcze nic nie wydałam, ale coś tam napisałam, co sobie w szufladzie leżało, prawda, i po jakimś czasie to wyjmowałam i to się zdarzało kilkukrotnie i zawsze, jak wrócimy do naszego tekstu, najlepiej po więcej niż pół roku, to nagle widzimy, jak strasznie dużo tam jest błędów i problemów. I tego się nie da zobaczyć wcześniej. Oczywiście ona miała bardzo dużą pomoc od wydawcy, no na pewno miała ileś tam beta czytelników, pewnie miała jakichś iluś redaktorów, którzy nad tym pracowali. Dużo więcej pomocy miała niż taki zwykły autor, który pisze, ale i tak na szybkości, że tak powiem, nie da się wielu błędów wykluczyć. Więc moim zdaniem to nie jest do końca tak, nie, że Rowling tutaj popełniła błąd, bo jest słabą pisarką albo nie wiem, jest niemądra i czegoś nie wymyśliła. Znaczy przede wszystkim też trzeba pamiętać, że ona miała bardzo dobry warsztat z zakresu antropologii, kultury i mitu, z uwagi na swoje wykształcenie, więc była w stanie wszyć różne elementy z łatwością taką, która wielu debiutantom fantasy jej nie przychodzi tak łatwo. I druga rzecz, którą też chciałem podnieść, to, że rzeczywiście to, co mówisz o fenomenie Pottera, to jest coś, czego można dzisiaj nie doceniać, zwłaszcza jak się, nie wiem, poznaje Pottera tak dowolną inną fantasy i nie pamięta tamtego czasu. Przecież nawet w moim ulubionym, jednym z ulubionych filmów, Diabeł ubiera się u Prady, jest wątek cały zdobycia rękopisu Pottera i to jest ważny moment. No. I to jest niesamowite, że nawet do super mainstreamowego filmu dotarł ten wątek. Pamiętam też ataki na ciężarówki opancerzone, które przynosiły Pottery. To było niesamowite absolutnie. Podobne ataki na ciężarówki opancerzone były tylko w Polsce, gdzie chciano wydobyć matury oczywiście. No ale w każdym razie... w Polsce dla zmiany było to szaleństwo, że jak tylko się pojawił jakieś po angielsku, potem jakieś przeciek tłumaczenia i coś, i to wszyscy to ściągali, drukowali, czytali te tłumaczenia, które... I tam było jeszcze napisane na początku, że to jest przetłumaczone przez kogoś amatorsko, więc potem mogą być różnice w stosunku do oryginalnego tłumaczenia. Ja przeglądałem te tłumaczenia, zdarzało mi się też stać w tych kolejkach o 24. Ja w kolejce do księgarni akurat nie stałam, ale faktycznie u mnie cała rodzina miała te takie właśnie wydrukowane na drukarce tłumaczenia i tylko takie spięte spinaczem i to się tak strasznie niewygodnie czytało. Ale to jest ale jeszcze ile było przyjemności. Podwójnie zabawne, bo dokładnie w tamtym momencie, tak, ja znowu będę rantował na to, co zwykle rantuję, była ta narracja, że nikt nic nie czyta. Nikt nic nie rozumie, młodzież upada. Wszyscy oglądają seriale, grają w gry wideo, tępieją i nie będą czytać nigdy książek. Po czym kolejki młodych ludzi do księgarń, bo chcą czytać Pottera, po czym czytanie Pottera po 13 razy, bo chciało się jeszcze dłużej pozostać w tym świecie i od tamtego czasu, a to już sporo lat minęło, w dalszym ciągu bardzo mądrzy polscy literaturoznawcy nie zrozumieli tego fenomenu. Mnie zawsze strasznie bolało, że ani Harry Potter, ani Opowieści z Narni, w sensie pierwsza część, nie były lekturą szkolną. Ale potem się to zmieniło, potem trafiły już na listę lektur. Różnie to było, czasem były na nadobowiązkowych, obowiązkowych, czyli wiecie, jeżeli chcecie ukryć trupa, to najlepiej na liście lektur nadobowiązkowych, bo tam nikt nie zagląda, z nauczycieli oczywiście i z egzaminatorów, zaglądają za to uczniowie. No i druga rzecz, czasem się pojawiały też jakieś czytanki, jak lubię to określenie. No tak, ale to jest taki kawałek tylko, nie? A to byłaby naprawdę fajna, znaczy jeśli mówisz, że była to dobrze, ale jest za moich czasów. Dawno temu. No, jeszcze jest jeden element. To znaczy, wiesz, no jeżeli to się czyta jako normalny tekst, gdzie są motywy fantastyczne, no to się nie rozumie, czym jest fantasy. I niestety bardzo często tak w szkole się fantasy czyta. O tym moglibyśmy zrobić drugi odcinek i narzekać na to, jak bardzo różne jest w ogóle czytanie fantasy, jak różnych to potrzeba do tego kompetencji, że się zwraca uwagę właśnie na świat, na mapę, na bestiariusz i tak dalej, na to wszystko, na co się nie zwróci uwagi w, no nie wiem, dowolnej baśni, prawda? No, ale Potter właśnie był dobry o tyle na początku, że
pięknie łączył w sobie te dwie konwencje. Z jednej strony właśnie baśń, trochę powieść młodzieżową, a z drugiej strony fantasy. I przez to był bardzo dobrym wprowadzeniem do gatunku. Mam wrażenie, że właśnie ludzie częściej przechodzi od Pottera do opowieści z Narni niż odwrotnie, a wcześniejsze pokolenia miały jednak te opowieści z Narni jako taki, to się ładnie nazywa gateway drug po angielsku. Nie wiem, jak to powiedzieć ładnie po polsku, ale jestem z pewnością przekonany, że ktoś w komentarzach będzie wiedział. No, w każdym razie Potter, dla mnie się zaczyna szał na Pottera od trzeciego tomu w górę, co ciekawe. To znaczy pierwszy i drugi tom był dla mnie okej, natomiast dopiero w trzecim tomie miałem już duży hype. Pierwszy, czwarty są świetne, piąty okej, szósty świetny, siódmy tragedia. On jest, jako książka jest w jednym tomie chyba siódmy, nie? Tak, tak. Jest tak, w jednym, filmy są tylko jest podzielone. W jednym przy długim tomie, tak? I tak samo jak pierwszy film nie ma żadnego sensu z siódmego, tam jest jedna dobra scena, mianowicie jak Voldemort bierze różdżkę i godzi nią w niebo i wrzeszczy. To jest wspaniała scena i należałoby ją przedłużyć do godziny. Natomiast pozostałe sceny, gdzie są, nie wiem, Wesleyowie, których mogłyby w ogóle nie być, ja bym nic nie stracił. Względnie jest ta żenująca scena tańcu między Potterem a Hermioną. Nie, ja tego kompletnie nie kupowałem. Plus jeszcze te takie tanie aluzje do II wojny, że szmalcownicy tam, jakieś powstańcy, tego nie lubię. W ogóle to mi nie pasowało totalnie do uniwersum. Natomiast polemizowałbym z piątą częścią, bo piąta część dla mnie była fenomenalna przez ten wątek Zakonu Feniksa i przede wszystkim dom przy Grimwald Place, dobrze mówię? No, jakoś tak, Grimwald Place, no. No i to było super, bardzo mi się podobało. No, ona i Sirius była ciekawa, ale była tak strasznie ponura i jakby mi się trochę nie podobało to, że ona nie była zła, tak jak możemy się spierać, czy siódma część była zła, bo moim zdaniem no, najlepsza siódma część nie była. Piąta część jest uważam. Dobra, ale przez to, co się tam dzieje w tej książce, to jakby niszczony jest ten Hogwart, ten taki Hogwart, który wszyscy kochamy i nie wiem, mnie to tak bardzo dotyka, jak to czytam, że tam już nie ma tych fajnych lekcji, no wiadomo jest Snape i coś tam, ale ogólnie nie jest już fajnie w Hogwarcie, mam to samo odczucie co Harry Potter, że Hogwart przestaje być domem, nie? No i ja rozumiem, że to jest ciekawe, ale ja jako czytelnik nie chcę, żeby Hogwart przestawał być moim domem. Rozumiem to. Znaczy rzeczywiście ten akcent na pokazywanie magii od strony lekcji i zajęć był coraz mniejszy w kolejnych tomach. Dla mnie poniekąd to była zaleta, ale mam wrażenie, że to w o wiele większym stopniu było w filmach. Ja myślę, bo w filmach miałeś tylko w pierwszej części. W piątej części chyba trochę było dla mnie za mało zrównoważonych, brakowało mi zrównoważenia tego, że tyle się złych rzeczy dzieje, a zwykle tam te złe rzeczy były równoważone przez humor i takie lekkie scenki. A w piątej części, że tak powiem, wszystkie aspekty we wszystkich aspektach było, za przeproszeniem, przesrane, no bo była Umbridge, Harry był tak strasznie niemiły dla wszystkich, tam jest ten caps lock Harry, jak to go nazywałem w internecie, bo Harry ciągle tam wrzeszczy i jest wszystko wypisane wielkimi literami, więc on jest jeszcze niemiły dla swoich kolegów, nic tam po prostu nie jest. Ale ja nie wierzę, masz tom, w którym jest najlepszy pojedynek magiczny w całej serii opisany między Voldemortem a Dumbledorem. Jest świetnie opisana. Sirius był moim ulubionym bohaterem, więc no nie mogę robić książki, w której umiera Sirius. Ale to jest dobra śmierć. Znaczy porównaj to ze śmiercią, która jest dowolnie dobra teraz. Dobra śmierć, powiedział tak, Krzysztof. Tak, bo ludzie mogą umierać, jeśli jest to dobra śmierć. Tak. No właśnie porównaj to z tymi nieszczęsnymi harfutami, że cię mówią, że on umrze i co z tego? To się nie przyjmie. No dobra, nie giną, wszystko jedno. Przecież nie obchodzi cię to, a nie prawda? Mógł umrzeć ktoś inny? No mógł, oczywiście, że mógł. Tyle kandydatów było. W siódmej części miałaś całą galerię ludzi, którzy umarli. W ogóle było bez sensu takie, weźmy wszystkich bohaterów do worka, potrząśnijmy tym workiem, a potem wyciągnijmy jak w skrable tych, którzy mają umrzeć. No nie? No ja miałem tak w siódmej części na przykład, że Potter umarł, ja miałem takie wreszcie. Jest, tak, nareszcie. Czekałem na to 7 części. Po czym oczywiście, tak. Już widzę, dobrze. Ale to było dziwne, tam też miałem poczucie, że Rowling troszeczkę się zaczyna rozsypywać lore. To jest, parę razy miałem takie momenty. W czwartej części miałem to, kiedy Avada Kedavra, muszę oczywiście o tym powiedzieć, Avada Kedavra przestaje działać w czwartej części. To znaczy Avada Kedavra jest zaklęciem niewybaczalnym, które, dwie wersje są, albo wyrywa duszę. Są tylko trzy zaklęcia niewybaczalne. Natychmiastowa śmierć, tortury przez ból i przejmowanie władzy nad tym ciałem. Ale jakieś inne potworne zaklęcie, na przykład, nie wiem, zaklęcie, które spali ci stopę, już nie jest niewybaczalne. Albo wywróci na lewą stronę. Jest też takie zaklęcie lorowo w podtarzu. I jest wszystko w porządku z wywracaniem na lewą stronę. Ono jest niemiłe,
Tak, ale nie jest niewybaczalny. Tak jest. Jak potem przeprosicie, to jest szansa, że ktoś wybaczy. Nie, to jest wygodne. No wyobraź sobie, że jesteś na przykład kroptologiem w szpitalu świętego Munga i rzucasz zaklęcie wywracające na lewą stronę i już wiesz, gdzie jest odbyt, wiesz, gdzie są jelita, wszystko wiadomo. Prawda? Bardzo praktyczne, nie? Więc przypuszczalnie dlatego nie jest niewybaczalny. Styl. Avada Kedavra, tak? Po pierwsze zabawne, bo abrakadabra zostało przetworzone w odpowiedni sposób, to raz. Dwa, zaklęcie niewybaczalne, które albo wyrywa duszę, albo zatrzymuje akcję serca. Swoją drogą jest hipoteza, że to zaklęcie, którym walnęła Molly Weasley, to właśnie była niewerbalna Avada Kedavra, ale ja się z tym nie zgadzam. W każdym razie, okej, okay, no to przyjmijmy, że to jest ekwiwalent naszego pocisku samonaprowadzającego. No nic nie zrobisz, jeżeli ktoś to w ciebie wyceluje, mamy przerąbane. Po czym hotuś potuś uskakuje za nagrobek i przestaje to działać. No dobrze, to wymyślmy w takim razie, korzystając z tego, że powierzchnia fizyczna powstrzymuje Avada Kedavra, być może pomogłoby w obronie przed zaklęciem nieodbijalnym najstarszy wynalazek ludzkości obok miecza, czyli tarcza? Nie, 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 bo to jest wynalazek Mugoli, a czarodzieje nie rozumieją wynalazków Mugoli. Ale nagrobek działa, no to niech chodzą z nagrobkiem w takim razie. Co miło, że sobie Wingardium Leviosa, oj, będziemy się mieli nagrobek przed sobą w takim razie. Może być nawet własne, wszystko jedno, prospektywnie. Być może czarodzieje używają śmietników, wtedy taka pokrywka od kosza na śmieci. No właśnie, to jest pierwszy moment, kiedy lore Pottera nie działa. Ja się nie dziwię frustracji Voldemorta wtedy, jak on ciepi jedną Avadą Kedavrą za druga, a śmieszny Potter, zamiast honorowo stanąć do pojedynku, skacze za nagrobki. Dramat absolutny. I drugi moment, kiedy przestaje się zszywać lore, no to jest właśnie siódma część, kiedy nagle się przestajemy rozumieć, na czym polega w zasadzie właśnie to oderwanie duszy. To swoją drogą było jeszcze w trzeciej części, kiedy się pojawili dementorzy. Natomiast nie wiemy, jak to działa i równocześnie się okazuje, że można kogoś zabić, ale nie zabić. Znaczy Potter trafia do limbo. I Rowling mętnie tłumaczy, że to dlatego, że tam on miał cząstkę Voldemorta w siebie, która się czepiła jedynej żywej duszy. Ja też o tym czytałam ostatnio, bo to jest w ogóle jeden z moich dowodów, powiedzmy, na to, że ostatnia część jest słabo napisana. Że nawet jeśli przeczytamy ją parę razy, to my dalej nie rozumiemy do końca, na czym polega to zakończenie. Dlaczego właśnie tak. Harry nie umiera i tak dalej. Dlaczego ta różdżka. O, bo jeszcze jest ten moment, że tak, że różdżka nieodbijalna, która odbija zaklęcie, bo ta by miała pana wcześniej. Ja przeczytałam ostatnio parę artykułów na temat tego właśnie, jak się kończy Harry Potter i dlaczego tak się kończy Harry Potter, ponieważ nie byłem w stanie tego zrozumieć, mimo że właśnie parokrotnie to przeczytałam i to jeden raz niedawno, nic nie pamiętam, więc jeśli napisaliśmy książkę, którą po przeczytaniu trzy razy czytelnik dalej nie rozumie, jak się to skończyło, to znaczy, że coś jest nie tak, jest trochę słabo. Ja przeczytałam takie wyjaśnienie, że to nie chodzi o to, że jak Voldemort rzucił Avada Kedavrę, to zabił Horcruxa w Harrym, no nie? A Harry nie umarł. Tak, ja to rozumiem. Tylko to jest bardziej skomplikowane. Bo chodzi o to, że najpierw matka Harry'ego oddała za niego życie, więc on miał tą ochronę jej miłości w swojej krwi. No nie? Dobrze. Tak, czaję. Na razie czaję. Chociaż to jest bardzo ryzykowna swoją drogą w ogóle lorowo, że ona coś takiego wprowadziła, bo tak, no, wszyscy by z tego korzystali. No właśnie, czy miłość innych matek jest gorsza niż miłość... Ba, najgorsza rzecz jaka jest, to to, że Potter swoją ofiarą z życia w siódmej części ochronił wszystkich tym swoim bąblem fabularnym, bo to jest zbroja fabularna, nie oszukujmy się. I teraz nikt nie mógł zostać zabity i tym się tłumaczy fakt, że jak Voldemort pojedynkuje się równocześnie z McGonagall i ze Slughornem, to jego... klątwy śmiertelne ich nie sięgają. Ale przecież Sirius umarł za Harry'ego. Więc właśnie, ale druga rzecz, przecież klątwa śmiertelna i tak zadziałała na Pottera mimo ochrony, którą dała mu matka, tak teoretycznie, to znaczy no mimo wszystko zostawiła jakiś ślad. Czyli oznaczałoby to, lorowo, że Slughorn i McGonagall powinni mieć piorunki na sobie, tak jak ale stacja nie, jak wysokiego inne napięcia. Ale truskaweczkę na przykład. Każdy dostaje inne. Malinkę zostawiła na szyjnie. Różdżka Voldemorta. Bzowa. Widziałeś już, jaką malinkę zostawił mi Voldy. Ale wiesz co? Maggie Smith mogłaby to powiedzieć w taki sposób, żebyśmy wszyscy uwierzyli w to, że między nimi coś było. Ona byłaby w stanie to zagrać. Ja ją uwielbiam w roli McGonagall. To jest świetne. Perfekcyjny casting. No, ale kontynuuj, bo ja powiedziałem o bąblu czasoprzestrzennym. No więc on miał tą ochronę miłości matki w swojej krwi, więc Voldemort go tam już nie mógł potem w ogóle dotknąć, ani nie mógł go zabić. Ale potem Voldemort... Później jest ta scena na cmentarzu. Jezus Maria, nie. To jest tak złe. Że Voldemort był po prostu jakimś fetyszystą. Czoła. Ewidentnie. To czoło Harry'ego. Mogę je dotknąć.
A zatem nie mógł go dotknąć. Nie dojdziemy do końca tej historii. Voldemort tempie. Też nie doszedł, ale... Kontynuuj. Więc potem na tym cmentarzu on użył krwi Harry'ego, żeby się ożywić. Więc wtedy krew Harry'ego płynęła w żyłach Voldemorta i ta ochrona również. Więc oni jakby byli w tym samym bąblu, no nie? Więc mógł go dotykać. I teoretycznie, no niby mógł go zabić. Ale jak rzucił na niego klątwę Avada Kedavra, to Harry nie umarł, tylko został tak zawieszony właśnie w tym limbo. Zawieszony w prawach ucznia. Również w sumie Voldemort był wtedy jakby szefem szkoły. Tak. On był zawieszony w tym limbo, ale ponieważ w krwi Voldemorta dalej była ta jego krew i ta jego ochrona, to niby dlatego on nie umarł do końca i mógł sobie wybrać, czy chce wrócić. Znaczy, to już jest powyżej mojej pokrywki. No i właśnie ten autor, który to... I on tam podawał cytaty, że tam Voldemort, może, że jak rozmawiał z Dumbledorem, no to tam Dumbledore mówił właśnie, że bo ta twoja krew i coś tam. No tak, Dumbledore niby... wszystko przewidział. To nie jest tak, że Dumbledore był w trybie wiecznej improwizacji, tak? Znaczy, on nic nie rozumiał, co się dzieje, ale w którymś momencie wpadł na jakiś pomysł, bo ja to wszystko przewidziałem, nie? On jest tak jak taki retroaktywny MacGyver, który z gumki, recepturki, kubka tworzy wyrzutnie rakiet samonaprowadzających i Dumbledore miał podobnie, tylko że z retoryką. Niesamowity ten gość. Myślę, że Dumbledore nie był pewien, czy to tak zadziała. Tak. I powiedział, no Harry musi umrzeć. No jak będzie dobrze, to wtedy będzie mógł się ożywić z powrotem, a jak nie, no, ale to może będzie dobrze. Tak. Myślę, że to jest czas na pytanie od patronów. Oho, dawaj. Uwaga. Jak sądzicie, gdyby Harry Potter miał robioną ekranizację pierwszy raz w 2022 roku na Netflixie albo Prime w formie serialu, co by pozamieniali w celach adaptacji? Ja myślę, że profesor Czmiel byłby czarnoskórą lesbijką, ale to jest taka moja ostrożna hipoteza. Ja bym miał być bardzo złośliwy. Ja myślę, że powinieneś wymyślić wersję optymistyczną, gdyby naprawdę się starali, to co by zmienili, bo by uważali, że to coś wniesie. I wersję pesymistyczną. Ja myślę, że w wersji optymistycznej dużo więcej uczniów byłoby etnicznie różnorodnych. A nie, to jest zwłaszcza na pewno, tak w backgroundzie. Netflix nie? ma kwoty, kiedyś Filip na kanale Bez Schematu to pięknie nazwał, że to jest nie diversity, czyli faktycznie dbałość o to, żebyśmy przedstawiali różnorodność, czy etniczną, czy rasową, czy cokolwiek, co definiuje normalny świat, tylko checklisty, tak? To znaczy, robimy checklistę. Okej, jest jeden Azjata, dobrze, to teraz jeszcze potrzebujemy dwóch Norwegów, świetnie. I teraz jeszcze, no i to no nie tak ma sensu. Realistycznie, trochę. Jakby ich tam, po prostu tych uczniów, że tak powiem, drugoplanowych bardziej zrobili różnorodnych, no to by nie zmieniło fabuły ani nic. To byłaby taka nieszkodliwa zmiana. To prawda. Zresztą te zmiany były w pewnym zakresie realizowane i jakoś nikomu nie sprawiało to problemu. Nie, ja myślę, że głównie kłopot, jaki byśmy mieli, jest taki, że po prostu by nie zwracano uwagi w takim stopniu na lore. To znaczy, jak zwłaszcza Chris Columbus kręcić Pottera, no on po prostu przenosił te opisy książkowe prawie 1:1 na plan filmowy i dlatego to było miłe dla czytelników. I potem oczywiście można było na kanwie tego coś opracowywać, prowadzić jakieś innowacje, chociaż ja na przykład mam bardzo duży problem z tym, że w trzecim filmie nagle Alfonso Cuarón, na tym się wszyscy zachwycają, bo Cuarón, a ja mam problem z tym filmem chyba największy, ponieważ tam nagle Dumbledore zmienia wygląd, okej, rozumiem, zmarł aktor, zdarza się, ale istnieje coś takiego jak charakteryzacja. I druga rzecz, tylko że tam akurat było to zrobione dobrze, Netflix by kompletnie tego nie zrobił, zresztą nie muszę sięgać do Netflixa, ponieważ wystarczy wziąć mój ulubiony przypadek, to znaczy Gellert Grindelwald, który zmienia wygląd na księgowego smutnego w garniturze. Mamy Gellerta Grindelwalda jako księgowego, padło to zdanie. No musi paść, ponieważ w filmie którym i w serialu którym i w świecie w którym zmiana wyglądu jest dosłownym tematem drugiej części i są rozważane różne sposoby zmieniania wyglądu, a to eliksir wielosokowy, a to zaklęcie, no niewytłumaczenie tego jest problemem. I myślę, że Netflix by, czy jakokolwiek współczesna adaptacja by w tym kierunku szła, no bo poszła. Mam już dowód, że oni to coś takiego robią i nie widzą problemu z lore. No, więc przypuszczam, że tego rodzaju elementów byłoby ciut więcej, ale tym, co na przykład mnie rozindyczyło jeszcze bardziej od zmiany wyglądu Dumbledora, było to, że chatka Hagrida migrowała z jednego miejsca na drugie. Znaczy była na błoniach, pamiętacie? I druga część wypączkowała.
Tak. Najpierw była, wydaje mi się, że taka po prostu, że wiesz, jeden daszek i ściany, no nie? A potem taka przybudówka. Tak. Hagrid sobie zbudował wakacje. Hagrid, ale to przynajmniej jest... możesz sobie wytłumaczyć to, no że... No tak, ale nie wytłumaczysz to, że się teleportowała. Właśnie, nie wytłumaczysz już tego, że po pierwsze znika sowiarnia, a po drugie nie wytłumaczysz tego, że zakazany las zmienia się nagle z lasu, który jest na błoniach, w las, który jest na zboczu dużej góry, która nagle gdzieś powstała, nie wiadomo gdzie. Ponadto geografia tego świata też mnie zawsze każdym razem fascynuje, ponieważ ja już finalnie nie wiem, z której strony Hogwartu jest to jezioro, przez które płynął. No, w każdej części filmu było z innej strony, w zależności od tego, od czego potrzebowali filmowcy. Więc takie rzeczy mi przeszkadzały, więc pomyślcie, ja co takiej, dopiero teraz. Nie wiem, czy pamięci, czy wyobraźni do tego, więc aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Natomiast faktycznie, to w trzeciej części się takie zrobiło wrażenie, to faktycznie w trzeciej części to była taka strasznie zauważalna zmiana, że to nawet mój umysł to wychwycił, że oni nagle biegają góra, dół po tych błoniach. A to raczej było wcześniej takie... No bo tak, no bo Alfonso Cuarón chciał mieć dobry set do tego, żeby przedstawić właśnie te dziwne sytuacje z zmianą czasu, które się tam dzieją. Przypuszczalnie, gdyby to było na płaskich błoniach, cokolwiek ciężej byłoby to zrobić. Więc to była klasyczna zmiana konstrukcji świata pod fabułę, co jest fundamentalnym podstawowym błędem zawsze w fantasy. I spodziewam się, że byłoby tego teraz po prostu więcej. Mój główny problem z tymi współczesnymi adaptacjami, jakie są, czyli mamy jedne, te fantastyczne zwierzęta, to jest po pierwsze postawienie na fantastyczne zwierzęta, po czym fantastyczne zwierzęta znikają i nikt nie widzi z tym problemu. No jest ten Newt Scamander staje się drugoplanowym bohaterem własnego filmu, bo pierwszoplanowym nagle jest Dumbledore młody i dziwne rzeczy. I druga rzecz, która jest problematyczna tam, to to, że wszyscy nagle noszą ubrania mugolskie i nikt nie ma z tym problemu. Przez całego Pottera wszyscy nam tłumaczyli, że dla czarodzieja po prostu to, że musi nosić mugolskie ubranie, to on by chciał zedrzeć z siebie, bo to jest tak okropnie uważające. Ale też, że mugole uważali, że ci czarodzieje wyglądają nawet trochę śmiesznie w tych swoich szatach. Tak, to prawda. I to a jak czarodzieje się ubierali w te mugolskie szaty, to tam jest ta scena na przykład z czwartej części, gdzie któryś z tych czarodziejów na przykład ubiera się w damską koszulę nocną i uważa, że wygląda rewelacyjnie. Tak, Dumbledore też był słynny z tego, że nosił ten idiotyczny garnitur w kolorze śliwkowym. I to idiotyczny to była moda, fashion. Czy wiem, styl. Joker by się obraził, ale wciąż to w ogóle zniknęło, prawda, jako temat. Ale to było fajne, bo okej, on się ubrał w to mugolskie ubranie i był powiedzmy dość światły i pewnie faktycznie studiował jakieś mugoloznawstwo czy coś, żeby zrozumieć, co ma ubrać, ale i tak dał tam coś takiego czarodziejskiego, no nie? Tak. To jednak był śliwkowy garnitur z jego rudą brodą. No, a Jude Law wygląda jak Jude Law, wygląda jak klasyczny przedstawiciel społeczeństwa amerykańskiego z lat 20 wieku. To ja bym jeszcze kupił, gdyby właśnie podkreślono cały czas te różnice. Bardzo liczyłem na to, że to będzie jak pojawił się Hogwart w Crimes of Grindelwald i nagle się okazuje, że wchodzi kamera do Hogwartu i wszyscy tam też noszą garniaki. Ja bym miał takie, co? Nie musicie już. I autentycznie Dumbledore na jakieś popyla w jakiejś kamizelce. On wyglądał całkowicie, jakby go wyjęli z planu filmowego Złotego Kompasu. Tak, albo co gryzie Gilberta Grape'a, albo coś w tym stylu. A to dobry film, słodko. I nie rozumiem tego kompletnie. I wygląda w sumie rzeczywiście jak Lord Astriel z tej części filmowej. No, tak, ja myślę, że oni sobie po prostu nie potrafili wymyślić, nie? Albo nie wiem, nie zastanowili się nad tym, chcieli to zrobić po prostu jak najłatwiej, ale nie potrafili zaznaczyć upływu czasu, zaprojektować, nie wiem dlaczego, zaprojektować magicznych szat, które wyglądałyby inaczej niż współczesne magiczne szaty. No już w ogóle, jeżeli chodzi o upływ czasu w Potterze, to jest problem, ponieważ z jakiego powodu świat magiczny jest zastygły w XIX wieku i wszyscy mają lampy naftowe, pergamin wykorzystują, inkaust i tak dalej. Świat czarodziejów w ogóle jest biedny przede wszystkim dlatego, że oni, nie wiem czy zauważyłeś, ale jest jakiś strasznie niespokojny naród, bo oni co rusz, po prostu nie wiem, co 20 lat mają jakiegoś największego evil czarnoksiężnika, który się pojawia i po prostu chce zniszczyć świat i trzeba go powstrzymywać. A teraz Voldemort został pokonany, no to dzieci Harry'ego no, nie będą miały wyboru, znowu będą musieli pokonywać. Nie, ale nie rozmawiamy o przeklętym dziecku. To nie wyszło, nie ukazało się nigdy. Jeżeli ktoś w komentarzach napisze, że się ukazał, to się myli. Nie wyszło nigdy, nie było takiej książki, nie było takiej sztuki. Jeżeli już to była sztuka mięsa, jest to koszmarne, nie leży o tym nic mówić, nie ma to żadnego sensu i to już jest ten moment, kiedy Rowling traci rozum, godność człowieka, rikt i całą resztę. I ja nie przyjmuję do wiadomości, że to istnieje. Nie było żadnych dzieci Harry'ego i żadnych tych... Nie chcesz przedyskutować wspaniałego straszowania postaci Cedrica Diggory'ego? Nie przyjmuję do wiadomości, że to istnieje. Ja tylko wiem, o czym to jest. Trzymałem się od tego z daleka. Zobaczyłem początek, zobaczyłem zakończenie, zobaczyłem plot twist i stwierdziłem nie. Ja czytałam Przeklęte dziecko, tak? To się nazywało po polsku. Ja przeczytałam i przeczytałam to mniej razy niż siódmą część Harry'ego Pottera, co o czymś świadczy.
Czy jest aż tak źle z siódmą częścią? To nie, to ja nie miałem takiego problemu z uwagi na bitwę o Hogwart, która mi się podoba jako pomysł, bo ma to sens z tego względu, że cały czas jest to bezpieczna przestrzeń. W fanbazy, że jest to ważne, bo to jest jakiś azyl, z którym się oswajamy i w momencie, w którym jest rzeczywiście zagrożone i są ci wszyscy nauczyciele się zbierają w sobie, przestają być żenującymi moberami i nagle są pożyteczni dla społeczeństwa i świata, to jest fajne. Bardzo mi się to podobało. I budowało stawkę, budowało napięcie. Natomiast... Nie masz tak negatywnego stosunku. Mam wrażenie, że nauczyciele ogólnie byli spoko, tylko było tam parę takich rodzynków, które były dziwne, szalone i zupełnie nie rozumiem, dlaczego miały miejsce w tej szkole. Natomiast mam wrażenie, że było pokazane, że tam jest ilość nauczycieli, którzy stanowią takie tło i są tacy kompetentni i nudni. Tam jakaś profesor astronomii, profesor Wektra, która była od numerologii, tam od mugoloznawstwa, ktoś tam był, także było tam paru takich właśnie zwykłych. Tak, oni zostali wycięci potem w filmie, ponieważ nie wiedzieli, jak przedstawić numerologię, żeby to było ciekawe. Generalnie w filmie to jest to, co powiedzieliśmy, że wycięto wszystkie elementy, które były związane właśnie z tym duchem szkolnym i dopiero później, jak wprowadzali kolejnych nauczycieli obrony przed czarną magią, to wtedy się pojawiała lekcja, swoją drogą najlepsza lekcja, nie wiem, to jaka jest twoja najlepsza lekcja filmowa w Hogwarcie, ale u mnie to będzie zdecydowanie lekcja Alastora Moody'ego. No, ona jest pięknie zrobiona. No to mi się stosunkowo mało podobała w filmie, bo ja sobie wyobrażałam ją jakoś fajniej w głowie. A. Ten Moody też troszeczkę mi się... nie podobał w filmie, znaczy był fajną postacią, ale był taki trochę przekolorowanutki, wiesz, tak chodził, tak niezgrabnie, miał to okno, jeszcze to takie usta, Potter, coś tam, nie? Można go było mimo wszystko trochę stonować, a zostawić tylko to jego constant vigilance. To prawda. Coś w tym jest, ale ja jakby kupiłem ten performance w sumie. Mnie najbardziej przeszkadzała Tonks filmowa, która była zbyt neurotyczna i dziwna. Ja odmawiam romansu Tonks z Lupinem. Ja też tego nigdy nie zrozumiałem. Ale to jest też coś, co zostało włączone całkowicie na siłę i ten romans był pozakadrowy, mówiąc językiem filmowym. To znaczy w zasadzie nigdy na kartach książki się nie pojawił. Mieliśmy takie, okej, oni są razem, zaakceptuj, deal with it. Bup, dziecko. No tak, i potem właśnie, tak. No właśnie, tak. Mówię, romans to jest coś, co jest naprawdę niepotrzebne na tym etapie rozwoju świata Pottera. Ale romanse na przykład w filmie były super pokazane. Ten taki, jak oni wchodzą w wiek dojrzewania i nagle, wiesz, to zapraszanie na bal, oni są tacy niezręczni i to pasowało moim zdaniem, bo Hogwart mimo wszystko pokazywał też jakoś tam ich dorastanie i to było takie jako właśnie ten comedic relief, jako te komediowe sceny, które mają troszeczkę to rozluźnić atmosferę i można się było utożsamić w ogóle. No tak, myślę, że w ostateczności, gdybyśmy mieli patrzeć na filmy, to tak źle nie było. Generalnie fakt, że jak pojawia się znowu ten film, czy nawet w wersji z dubbingiem, na TVN-ie, to zawsze trenduje na Twitterze hashtag potterowski. To coś mówi, jeżeli po tylu latach wciąż budzi emocje. Dobrze wiemy, że wybitne produkcje, jak na przykład Rings of Power, nie będą budzić żadnych emocji, ponieważ po prostu nikt ich nie będzie oglądał za paręnaście lat, czy parę lat. I myślę, że już za parę lat nikt nie będzie tego oglądał. Będą oglądać, może memy będą dalej krążyć, nie? Tak, ale też tak, to też, oglądać że drugi raz. Hate watching, to jest dokładnie to samo, co długo się utrzymywało z Grą o Tron, ale jednak Gra o Tron ma ten kapitał, że do siódmego sezonu się naprawdę da oglądać. I spotkałem już ludzi, którzy teraz zaczęli poznawać Grę o Tron, do siódmego sezonu razem z ósmym. I mówię, że ten ósmy nie jest taki zły, bo to trochę okrzepło. Ale w momencie... Jesteś przygotowany, że ostatni będzie słabszy, to może jest lepiej. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Pottera, to nie sądzę, żeby na przykład Fantastyczne Zwierzęta doczekały się tak kultowej fanbazy wśród odbiorców. Ja jestem strasznie ciekawa, kiedy będzie remake Harry'ego Pottera. Znaczy już jest zapowiedziany remake Harry'ego Pottera i co więcej jest zapowiedziany reboot całej serii. Warner już to zapowiedział, z tego względu, że na spotkaniu Warnera z akcjonariuszami padła informacja, skądinąd słuszna, że baby jedno z najsilniejszych IP, fajnie byłoby coś z tym zrobić, nie wiem, bo kiedyś na tym dużo zarobiliśmy, a Warner ostatnio tylko traci. No ale to jest takie, jej, naprawdę nie możecie, ja wiem, że nie mogą, bo nie wyszły im Fantastyczne Zwierzęta, ale nie możecie wymyślić jakiejś historii z tego świata, nie muszę wymyślać. Nie będzie o koniecznie nawet o ratowaniu świata, ale jakiejś fajnej po prostu w tym lore, no nie? Zrobiliby fans favorite pomysł, to znaczy... Rodziców. Albo rodziców, albo maruderów. Nie mogę siedzieć ze skrzyżowanymi rękami, bo ostatnio mi powiedzieliście, że jak tak siedzę, to znaczy, że jestem obrażona na Krzysztofa, a to jest po prostu bardzo wygodne. Tak. Znaczy to jest ta... Moglibyśmy długo jeszcze mówić o taniej wiedzy na temat
jak to się nazywa? Mowy niewerbalnej, czy mowy ciała, tak? Właśnie wszyscy językoznawcy zawsze mówią, że mowa ciała to jest skrót myślowy, że tak naprawdę chodzi o niewerbalną. Szybka dygresja. Dostałem kiedyś, to było genialne zadanie od kognitywisty, taki pomysł to z realizacji, to znaczy co zrobić, jeżeli przyjadą obcy i trzeba się ucieszyć, a nie możesz używać rąk, gestów, ani nic powiedzieć. A chcesz wyrazić radość z ich przybycia? Ja podskakiwała. To jest prawidłowa odpowiedź, to jest dokładnie ta odpowiedź. Tak? Autentycznie, to jest najmniej inwazyjny, jest poczytywane za najmniej inwazyjny. Ja to najwyżej patrzę, co za debil, czemu tak, tak skacze. W najgorszym przypadku człowiek się może skompromitować. Nawet mnie nie zaatakuje, jak tak podskakuje. Tak, a wszystkie inne gesty i tak dalej mogą być poczytane jako atak. No. Ewentualnie można by się położyć na ziemi i podwinąć kończyny pod siebie. To tak jak króliki, albo kury, albo jamniki, no. Pojawił się jamnik. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy jest jakieś pytanie od patronów o jamniki? Nie ma. Nie, bo ja im powiedziałam, że to mają być pytania, które się tyczą Harry'ego Pottera. No, ale przepraszam, jamnik nie mógłby być patronusem. Mógłby być patronusem. To byłoby świetne. No twoim, to wiemy. Na przykład, znaczy jak rozwiązywałem ten test, bo swoją drogą, jak się chce zagrać w Hogwarts Legacy, to można rozwiązać ten test na Pottermore, zbindować konta i dzięki temu migrują informacje z Pottermore do gry. Więc migrała informacja o jedynym prawdziwym domu moim, który został wybrany, znaczy Slytherin oczywiście, oraz mojej różdżce, która niestety nie była czarna. Ale była krótka. Nie była krótsza od tej, bo to jest fizycznie niemożliwe. I anatomicznie również. Nie da się ją zepsuć. Zostaje sama rączka. Możesz sobie wstawić dłuższy kijek, jakbyś bardzo chciał. That escalated quickly. Pocieszam się, że that escalated quickly to wciąż nie jest that ejaculated quickly, więc i tak nie jest aż tak źle. W każdym razie to, co nie migruje z Pottermore, to informacja dotycząca właśnie patronusa. Jedna, jedyna rzecz, która nie migruje i dobrze, ja dostałem jakąś łasicę, nie wiem, zjam łasica. Jakiś dramat absolutny. Ale to nawet pasuje, bo ty masz takie włosy na gładko i takie błyszczące, nie wiem, czym sobie tam je preparujesz, ale to się kojarzy, bo łasica też ma takie futerko. Albo wydra. Tak. Albo no, wydra też by pasowała. Znaczy nie, no, to nie jest totalnie zwierzę, z którym bym się w stanie utożsamić. Jest wiele zwierząt, poza jamnikami, z którymi bym w stanie, ale nie to. W każdym razie o wiele bardziej przekonuje mnie od patronusa idea, która była w Mrocznych Materiałach z daimonionami. To było ciekawiej przedstawione, bo na przykład pomysł, że zmienia się daimonion w toku dojrzewania i dopiero jak dojrzejemy, to zestala się w stałą formę. W sumie nigdy nie było. Patronusie ale było... to było, powinno być też tak. Ale ktoś powiedział chyba, że twój patronus może się zmienić, jak przeżyjesz jakąś traumę albo coś, a, to możesz tak, zmienić to było, kształt. To nie, było. Więc to trochę jest podobny koncept, że on cię mimo wszystko jakoś odzwierciedla. Plus też cielesny patronus to jest ten corporeal, prawda? To jest najwyższa forma, normalnie można sobie jakąś kulką... Oczywiście problem filmowy, to znaczy wchodzi Aberforth, Dumbledore robi jest taka fala mocy, ponieważ David Yates, ja bardzo nie lubię Davida Yatesa jako reżysera Potterów, on poszedł w taką tanią widowiskowość i które zmienił... Które części robił ostatnią tylko, czy jeszcze jakąś? On robił ostatnią, piątą, pamiętam szóstą. Chrisa Columbusa, a poza tym też nie. Chris Columbus pierwsza, druga, Alfonso Cuarón trzecia, czwartej zawsze zapominam, bo to był jeden taki one-timer i w czwartej są śmierciożercy, którzy wyglądają jak te stożki, które się ustawia na ulicy, jak są roboty drogowe. Ale Harry Potter ma super fryzurę. Ktoś ostatnio narzekał w internecie, że co to on ma za jakieś takie długie włosy, a moim zdaniem wyglądał fantastycznie. Wtedy wyglądał a potem dobrze. Go ostrzygli w piątej części na takiego, no nie wiem, mi się kojarzył na tak takiego negatywnie. Daniela Radcliffe'a, nie? I potem właśnie od piątej części wszedł. Chociaż David są mężczyźni, Yates. Którzy dobrze wyglądają w takiej fryzurze, więc oczywiście... Ale, to, ale to akurat trzeba Radcliffe'owi to nie pasowało za bardzo. W każdym razie David Yates zmienił, i to przetrwało w grach swoją drogą, zmienił cały system magiczny praktycznie, który polegał na kastowaniu zaklęć, oczywiście umiejętni i tak dalej, na pojedynki, na piu, 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 tymi strumieniami energii, prawda? I w zasadzie już nikt tam nie mówi zaklęć, więc cała idea systemu magicznego opartego na tym, że magia niewerbalna to jest tylko dla największych badasów, upadł, no. Ponieważ David Yates chciał mieć fajne ale strumienie mocy. Da się gorzej. Gorzej jest w szóstej części chyba w filmie, gdzie Ron tam się ma dostać do drużyny Quidditcha i Hermiona rzuca zaklęcie Confundus i ponieważ o, tak. Tylko najpotężniejsi czarodzieje jak Dumbledore potrafią rzucać czary bez użycia różdżki, to z jakiegoś powodu ktoś uznał, że zamiast, żeby ona tutaj, wiecie, spod kurtki rzucała zaklęcie na tego rywala Rona, tak to ona nagle, no Confundus, nie? Żadnej różdżki, nic. W
książce właśnie było tak, że ona miała różdżkę ukrytą, a w filmie powiedziała konwulus, co swoją drogą doprowadziło do tego, że niektóre kanały lorowe, które bazują na informacjach wyłącznie z filmu, bo po co czytać książki, to jest bardzo męczące, no to już mówią, że jest taka teoria fanowska, że Hermiona była potężniejsza niż Dumbledore, tak, potężniejsza niż dyrektor Trzmiel, tylko dlatego, że potrafiła rzucić sobie konfundusa w ten sposób. Irytujące bardzo. A Hermiona już jest wystarczająco irytująca. Nie trzeba jej robić bardziej irytującą. Kto był twoim ulubionym bohaterem? Ja nie mam ulubionych bohaterów. To jest mój problem straszny, bo ja się nie utożsamiam z bohaterami. Dla mnie to jest galeria wymienialnych postaci całkowicie. Ja lubię je jako grupę, jako społeczność, tak raczej oceniam, że brakowało mi na przykład tego, że ludzie z Ravenclawu byli mało wyraziści, że mała była ich reprezentacja. Mm. Podobało mi się na przykład właśnie, jak w czwartej części Cedric Diggory dostał wreszcie trochę przestrzeni ekranowej i nie tylko przestrzeni ekranowej. W ogóle był takim sympatycznym gościem. Prawda? Ostatnio wróciłam sobie do trzeciej części i tam jest ten mecz, jak Harry spada z miotły, bo przychodzą dementorzy, jest takie, że no i jak Cedric się zorientował, że spadłeś, to on chciał odwołać i powtarzać tak. mecz, bo to było takie niesprawiedliwe, no nie, to że on spadł, uczciwy człowiek. Nie? I na co mu to przyszło? Na to, że potem umarł. No, dlatego, że był uczciwym człowiekiem, a jak już ustaliliśmy, Hogwarts jest patologiczną instytucją edukacyjną. Z takim Cedriciem można by było być w dormitorium. Bo można było być oczywiście. Nie podkradałby się skarpetek. Przypominam, że nie byłby tym człowiekiem, że ty chcesz iść spać, a on jeszcze świeci światło. Tylko przypominam, że dormitoria w Hogwarcie są dysedukacyjne, a nie koedukacyjne. Ponieważ jest to patologiczna instytucja edukacyjna, jak ustaliliśmy. Dysedukacyjne, czyli że co, że każdy ma swoje, kto tak, płeć. Tak. To źle? Wszystkie badania pedagogiczne, jakie istnieją, mówią, że tak, ale prywatne szkolnictwo anglosaskie twierdzi, że nie, ponieważ arystokracja. No, ale chciałbyś mieć koedukacyjną sypialnię? Ja nie mówię, że chciałbym mieć koedukacyjną sypialnię. No jesteś chłopcem, to byś chciał. Ja powiedziałem tylko, że dormitoria w Hogwarcie są dezedukacyjne. To jest wszystko, co ja powiedziałem. Powstrzymuję się. No więc ja teraz drążę, chcę znać odpowiedź. Znaczy, jeżeli miałbym znaczy, mi się nie podobało to faktycznie, że... Bo podobało mi się to, że było osobno, że chłopcy mieli swoje, dziewczynki miały swoje, ale nie podobało mi się to, że chłopcy nie mogli wejść do dziewczynek, bo wtedy się robiła zjeżdżalnia i... No i zjeżdżali, ale dziewczynki mogły przychodzić do chłopców. No i to już było niesprawiedliwe. Znaczy tam było wiele różnych tego rodzaju dziwnych rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym wybór między mieszkaniem w dormitorium z Cedriciem Diggorym, a z kimkolwiek innym włączając w to jęczącą Martę, to wybrałbym jęczącą Martę. Dlaczego? Bo nie miałbym wielu tematów wspólnych z człowiekiem, który gra w Quidditcha, umówmy się. No ale to trafiłbyś na Erniego Macmillana, który był kujonym i rozmawialibyście o allotopiach w świecie mugolskim. Nie, proszę, nie. Nie wolno czytać moich książek. Ale z dziewczynkami byłoby lepiej, dziewczynki też grają w Quidditcha. Ale nie rozmawiają. Ale nie rozmawiają o Quidditchu, zaręczam ci, na 1000% nie rozmawiają o Quidditchu. No jak nie? Pomyśl sobie tak, masz wybór, albo ja jesteś dormitorium z Hermioną, która cokolwiek wie na temat historii magii i może ci powiedzieć na przykład, że masz się udać do tego a tego działu i dowiedzieć się na temat większej informacji na temat potężnych zaklęć, albo z Ronem Wesleyem, który sobie wpakowuje różdżkę do nosa, żeby się zasmarkać nią bardziej, względnym z Macmillanem, który gra... Nie. Możesz być z Fredem i George'em, którzy wynajdują pierwsze w tym świecie magiczne artefakty. Tak, i testują je na tobie, ponieważ akurat zapragną, że chcą mieć jakąś ofiarę łatwą. Ale to nie jest problem sypialni koedukacyjnych, tylko w takim razie nierównego przedstawienia płci. Tak. No więc dlatego ale mówię, to nie sypialnie są problemem. Czyli Rowling jest problemem. A jednak. Próbujesz odwrócić moją uwagę od tego, że to nie sypialnie koedukacyjne są problemem. To jest. Ja tylko zacytowałem zdanie mądrzejszych od siebie, nic więcej. Znaczy, no ja wiem, że to pewien problem jest taki, że. W sumie to nie wiem, bo to jest teraz stereotyp, że być może jeśli jesteś z 5 młodymi mężczyznami, którzy nie chcą wietrzyć swojego dormitorium, to nie jest zachęcające. Ale no, nie byłam nigdy w męskim dormitorium, więc może panowie wietrzą swoje dormitoria, ale testosteron jednak mocno. Tak, dzięki temu żyję do teraz, że nie byłem w męskim dormitorium. W każdym razie, jeżeli chodzi o te dormitoria, to dobrze podkreśliłaś to, że tam są podkreślane tego rodzaju różnice, raz. Dwa, jest drugi problem, który jest związany z każdą fantastyką młodzieżową, to znaczy cała sfera seksualna nie istnieje i ona dopiero się manifestuje, pojawia się w którymś momencie, tak niewinnie trochę koło 4-5 tomu, a wcześniej tego w ogóle nie ma. No i nawet nie ma tego w odniesieniu do innych starszych grup wiekowych, prawda? No nie ma, znaczy jest tam jedna scena, jak się tam obcałowują, ktoś tam w krzakach, tak. Ale to niekoniecznie jest wada, no nie? W sensie możesz chcieć wyciąć ten aspekt,
aspekt. No tak jak Tolkien nie poruszał za bardzo takich spraw. No ale właśnie, tu się pojawia pewien problem, bo Tolkien nie poruszał intencjonalnie, bo o to chodziło w klasycznej fantasy, natomiast Rowling to już jest urban fantasy, to późniejsza fantasy, której cechą jest to, że właśnie jest bardzo swobodne podejście do relacji seksualnych czy romantycznych. To jest przedstawiane. No ale jeśli założymy, że mimo wszystko przez większość tomów to ma być takie bardzo baśniowe, to mimo wszystko to są trochę bardziej baśnie dla młodszej części odbiorców, wtedy, no nie? Tak, więc absolutnie. Wtedy... No ale to by tego dlatego to pasuje później do tego shiftu, nie? Że najpierw one są takie bardzo dla dzieci, więc nie ma tego w ogóle, potem w tej czwartej części troszeczkę się to pojawia, a potem już się wszyscy mordujemy z użyciem Avada Kedavra. Wspominam o tym dlatego, że jak po wszedł... wiesz, że można się mordować, a nie można mówić o cyckach, ale więc... absolutnie, tak, bo, ale to jest pruderia amerykańska. Natomiast wspominam o tym dlatego, że w momencie, w którym wszedł temat przeklętego dziecka i tego, że Dumbledore, boże nie Dumbledore, tylko Voldemort i Bellatrix Lestrange. No umówmy się, że to było śmieszne, tak, że na to zeszła dyskusja, że jak to jest w ogóle możliwe, że mroczny mag i nie wiem, on w ogóle takie sprawy, jak to tak można? To jest straszne. I to świadczy o tym, że rzeczywiście ta sfera jest jakoś dziwnie poruszona. Kiedyś Neil Gaiman napisał takie genialne opowiadanie Problem Zuzanny. I w opowiadaniu Problem Zuzanny właśnie problem seksualności w Narnii poruszony. Bardzo złośliwie. Polecam opowiadanie Problem Zuzanny. Jest bardzo ciekawe, ale mnie dużo bardziej ruszyło, bo też jeszcze jest, bo to jest chyba w wersji jakby pisanej, że tak powiem, jako opowiadanie i w wersji komiksu, zdaje się. O, w wersji komiksu nie znam. Tylko nie wiem, czy to kto robił ten komiks, ale ja widziałam również fragmenty jako komiks i najpierw zobaczyłam to i potem trafiłam do opowiadania, tak? Tak, to tak. Jest opowiadanie. I mnie na przykład dużo bardziej ruszyło to ten fragment, gdzie Zuzanna tam opowiada, że jak musiała identyfikować ciała swojego rodzeństwa. Jest strasznie mocny kawałek. Tak. No bo w ostatniej części opowieści z Narnii, zmieniamy temat z Harry'ego Pottera, musimy zaraz wrócić, jest tylko takie króciutkie zdanie, jak wszyscy, uwaga, będą spoilery, jak całe rodzeństwo i ich rodzice wszyscy trafiają do Narnii poprzez wypadek w pociągu, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą, bo po prostu zobaczyli błysk i znaleźli się w Narnii, no to mówią, że Zuzanna nie pojawiła się razem z nimi, bo nie była w tym pociągu, bo jej jakby Narnia już nie interesuje, ona teraz się interesuje tylko dorosłymi sprawami, takimi jak szminki i pończochy, no ale ona zawsze chciała dorosnąć i to jest takie jakby takie brushed off, jest takie tak trochę, no może nie pogardliwie, ale takie no ta Zuzanna, a potem właśnie w tym opowiadaniu między innymi jest poruszona sprawa, że to nie do końca było tak, że jej potem zostały szminki i pończochy, bo na przykład pierwszym, co musiała zrobić, to właśnie pojechać do kostnicy i zobaczyć ciała swojego rodzeństwa, gdzie tam, nie wiem, tam jest napisane, że Edmund i Piotr jeszcze tam jakoś wyglądali, bo tam nie bardzo chciała, były zmasakrowane, ale później było gorzej. Generalnie w każdym razie to przejście od tej fantazy, która jest bardzo taka niewinna i neutralna i czysta i tak dalej, do tej przejmującej się bardziej sprawami realistycznego świata, myślę, że daje się też prześledzić właśnie na przestrzeni całego cyklu Rowling, ale w filmie nie mam wrażenia, żeby to było aż tak akcentowane czy przedstawione. Może trochę w czwartej części, gdzie był ten bal właśnie, o którym wspomniałaś, bo tam chyba w takim... No tam w tej, potem w szóstej jeszcze jest no Monron. Tak, ale no właśnie, ale to jest zrobione żenująco, bo dobrze, że to wspomniałaś, to znaczy tam jest taka sfera, że eliksir miłosny i tak dalej i jest to zrobione w formie takiej slapstickowej komedii i David Yates był z tego strasznie dumny swoją drogą, jak słyszałem z nim wywiadu, bardzo był dumny z tego, że to przedstawił, a mnie to kompletnie nie pasowało do świata Pottera. Całkowicie. Filmowo szósta część w ogóle moim zdaniem jest dość słaba. Bo ona powinna być już w dwóch częściach. Tam było za dużo materiału fabularnego, żeby to zmieścić. Ale nie, zamiast tego rozdzielmy ostatnią część. Tak. Pytanie od patronów? Pytanie od patronów. Jak według was powinna być kontynuowana saga zamiast tego, co się stało z przeklętym dzieckiem, fantastycznymi zwierzętami? Oraz czy to powinna być nowa historia w zupełnie nowym okresie czasowym, czy kontynuacja prequel ze znanymi postaciami? Odpowiedź na pierwsze pytanie jakkolwiek. Każde rozwiązanie będzie lepsze. Tak serio, mnie się podobał koncept rozwijania pod pewnymi rygorami i warunkami magicznych szkół, tylko trzeba byłoby rozwiązać problem tych zagrożeń, które nieustannie spadają, typu Grindelwald, mi się tym nie przejmuje, Voldemort, mi się tym nie przejmuje. Więc trzeba byłoby to jakoś rozwiązać i wyjaśnić, dlaczego mi się to spodobało. To znaczy gdzieś w jakimś, chyba na kanale Harry Potter Theory, tak mi się wydaje, usłyszałem piękną teorię, że w Afryce były szkoły, gdzie się specjalizowano w szkoleniu animagów. I to było ciekawe, no bo wiadomo, że Afryka jest jednym z najmniej zdewastowanych przez białego człowieka, nie zdążyliśmy tego zrobić do końca, kontynentów i zachowała się tam fauna. No w takim
takim ujęciu, w jakim się na przykład w Europie nie zachowała i w takiej skali bioróżnorodności. Więc ciekawym pomysłem jest to, żeby właśnie rozwinąć wątek animagów. I przy okazji Netflix mógłby się za to zabrać, Netflix byłby szczęśliwy, miałby full czarną obsadę, więc fantastyczna sprawa. I mówiąc już zupełnie serio, to jest dobry potencjał właśnie do tego, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. To znaczy, nie jesteśmy w stanie walczyć z tym, że Netflix będzie miał określoną agendę polityczną i różnoetniczną. Świetnie, no to w takim razie myślmy w perspektywie globalnej. Pomyślmy, czy są może jakieś społeczności czarodziejów, które są w 100% multietniczne, w jakimś innym miejscu niż monoetniczna Europa i wszystko będzie fantastyczne. Druga rzecz, którą można zrobić wtedy, to eksplorować starożytną magię. Troszeczkę to liźnięto w tej najnowszej części sekrety Dumbledora, które nie były żadnymi sekretami. I przedstawiono ten rytuał wybierania bodajże go przewodniczącego Wizengamotu, tylko Konfederacji Czajodziejów. To było ciekawe. I chciałbym takich rzeczy więcej. I niekoniecznie właśnie tylko w tym sosie fantastycznych zwierząt, bo naprawdę bestiariusz potterowski to jest najmniej interesująca rzecz, to nigdy nie było centrum tego świata. Magia była centrum tego świata. Aczkolwiek dałoby się zrobić naprawdę dobrze film o fantastycznych zwierzętach, tak jak się zaczęło w pierwszej części. Ten wątek zwierząt i Newta był naprawdę fajny, przyjemnie się to oglądało. Gdyby z tego nie zrezygnowali i nie wpletli tam wątków, które są zupełnie o czymś innym, to mogłoby działać. Nie oszukujmy się, to działało na takie 90% Niuchacz i 10% Leszka. Niuchacz był super. No Niuchacz wygrał tak. Ten film. Ja też troszkę kiedyś mówiłam, że dla mnie naprawdę ciekawe byłyby historie z uniwersum Harry'ego Pottera, które byłyby historiami troszkę o zwykłych ludziach. No tak jak mamy, nie wiem, jakiś ciekawy romans, albo jakiś ciekawy kryminał, albo jakiś film obyczajowy, który byłby po prostu w tym lore. Bo to, co moim zdaniem jest naprawdę fajne w świecie Harry'ego Pottera i to, dlaczego wielu z nas czuje się w nim tak bezpiecznie i chce do niego wracać, to jest ta drobna magia, która jest wszędzie. To, że, nie wiem, na przykład pani Weasley robi na drutach za pomocą magii, że po prostu wchodzimy do tego domu i ta magia uderza nas z każdej strony, bo tu są te druty, które same robią na drutach, tam się samo miesza w garnku, tam jest specjalny magiczny zegar, który ma wskazówki i można by było, tylko trzeba było w to włożyć troszkę pracy, pokazać, jak ta magia się ekstrapoluje na codzienne życie wtedy i na codzienne problemy takich... Troszkę pracy i współcześni scenarzyści, o nie. Ale mogłoby z tego wyjść coś naprawdę fajnego. Przekonuje mnie to. Potrzebujemy więcej gatunków takich klasycznych typu powieść detektywistyczna, kryminał albo heist movie na przykład. No mi było dobrze w świecie Harry'ego Pottera i w tych czasach, czyli we współczesnym świecie Harry'ego Pottera, więc po prostu mogłoby być więcej historii. No tylko oczywiście wtedy to nie byłoby pokonywanie wielkiego zła, ale moim zdaniem naprawdę nie każde fantasy musi pokonywać wielkie zło. Nie, absolutnie nie. Plus jeszcze wykorzystanie tego modelu, że mamy jeden świat i osadzamy w nim różne historie, tylko robimy to zgodnie z lore, no bo jeżeli nie zrobimy tego zgodnie z lore, to jak ludzie rozpoznają, że to jest ten świat. No, będzie ten sam kazus, co z elfami w Rodowodzie Krwi, że one muszą nosić tabliczkę z napisem jestem elfem i jeszcze mówić to, żebyśmy je rozpoznali. No i oczywiście muszą mieć dolepione szpiczaste uszy, to jest ważne. Gorzej jak ktoś im utnie w jakimś pojedynku. Co wtedy? No więc właśnie. Żeby się zmienią w człowieka. A propos Newta Scamandra, odmieniasz tak. To? Odmieniasz tak, to? Tak. A propos Newta Scamandra to Hagrid, który jest moim największym rozczarowaniem. Ponieważ jak Hagrid zaczął uczyć opieki nad magicznymi stworzeniami, to ja sobie pomyślałam, zajebiście, to jest taki świetny moment, żeby Hagrid zaczął lśnić. W tym sensie, że Hagrid, no ponieważ jestem półolbrzymem, no to on jest takim trochę wariatem, nie? W sensie lubi te potwory, jest niedostosowany społecznie, nie wiem, trochę jak czarodziej w świecie Mugoli, nie wiem, nie umie się ubrać normalnie, tylko jak już ma garnitur, to on jest jakiś włochaty i ma niepasujący krawat w grochy, no szczerze mówiąc, no trochę śmiesznie to jest robione. I ja sobie pomyślałam, że on jak już zostanie tym nauczycielem, to nagle on będzie prowadził takie świetne lekcje obrony przed... O Jezu, tak. Obrony. Opieki nad magicznymi stworzeniami, no nie? Że on nagle przyniesie jakieś z tego zakazanego lasu jakieś takie stworzenia, które są ciekawe, których czasem nawet nie ma w podręcznikach, no bo on po prostu jest zżyty z tym lasem, to jest jego naturalne środowisko i że ci uczniowie... Właśnie, że będzie taki super kontrast, nie? Że on w wielkiej sali na przykład jest taki no, co tam Harry? O nie, potrąciłem kielich i teraz wszystko jest ubabrane. A potem nagle się robi tym takim empatycznym, takim, że wręcz rozumie, czuje te zwierzęta, no nie? I że oni się od niego tak strasznie dużo nauczą, będą tak śpiewająco zdawać egzaminy.
Ale nie, Hagrid ma być też komicznym niezdarą, niedostosowanym społecznie w czasie. Zaczyna od tego, że daje ludziom książkę, która może ich zjeść. Zresztą on od początku robi dziwne rzeczy, typu zostawia Pottera nagle na dworcu, bo tak, bo ma ważne rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że no, naprawdę nie radzi sobie zbyt dobrze. Ja zawsze złośliwie mówię, że Hagrid na stanowisku nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami to jest dokładnie taka sama lekcja jak przed każdym uniwersytetem, że zatrudnimy praktyków, będziemy mieli dobrą edukację i dydaktykę. Aha. Tak. Ale dlaczego nikogo nie niepokoi to, tak jak mówiłam, tam jest parę dobrych lekcji, na przykład numerologia wygląda jak naprawdę dobrze prowadzona lekcja, ale dlaczego... Ale przez Firenza, jak była prowadzona później. A nie, numerologia, astrologia tak. Przez Firenza, tak. Dlaczego na przykład nikogo nie niepokoi to, że Hagrid w ogóle nie realizuje... Mógłby pozmieniać kolejność, ale... Dokładnie. Że najpierw robi raz hipogryfa, potem przez cały semestr gumochłonem. W sensie ci ludzie kiedyś będą zdawać egzaminy i tam muszą znać jakieś zwierzęta. Ja nic nie mówię. Widziałam ostatnio, że jest taka składanka, że ktoś zestawił wszystkie twoje podstawy programowe. Chyba tak. Ja bym generalnie, rzecz biorąc, był zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby nauka magii polegała na odkrywaniu sekretów i tajemnic, bo to jest w niej przyjemne, a nie dlatego, że przychodzi jakiś Corneliusz Knot i Corneliusz Knot knoci wszystko, mówiąc, że właśnie jest jakaś podstawa, jest jakieś minima programowe, egzaminy. Najlepiej to jest pokazane przy Umbridge, tak? I to jest świetna scena filmowa. Jak Umbridge wbija do wielkiej sali, jest ten zegar taki wahadłowy, mm-hmm. I ona się przechadza na tych swoich krótkich odnóżach, tam i z powrotem, bo ma być cisza i uczniowie mają przepisywać z podręczników. To jest dokładnie to, z czym ja bym walczył. Ja jestem trochę po stronie Hagrida, ale fajnie byłoby, gdyby no nie było to takie żałosne i równocześnie niebezpieczne, nie oszukujmy się, ale bo dlatego Malfoy mówię, ma rację. On mógłby przynosić, przyprowadzać jakieś dziwne stworzenia z tego lasu, no nie? Które właśnie nie są w tej podstawie, bo on naprawdę chce cię po prostu nauczyć opieki nad tymi zwierzętami. Bo my mówimy o podstawie programowej w uniwersum Pottera. Ja nie wierzę, to jest straszne. No czego się spodziewałeś po czymkolwiek, czym jest słowo szkoła? Tak. Musiałeś się zboczyć w tę stronę. Ale właśnie dlatego ja lubię Durmstrang, ponieważ o Durmstrangu nie wiemy nic ponad to, że uczono tam czarnej magii, że były wiele, zupełnie inna szkoła różdżkarstwa, nie ta Ollivandera. Jaka jest szkoła różdżkarska Ollivandera? O, różdżka wybiera czarodzieja. Znaczy, przepraszam, moja jest przykrótka. Różdżka wybiera czarodzieja, bo o, miłość nie, a tymczasem trzeba ci dać ten kostur, bo po prostu będziesz narzekał. No tak, kostur jest obiektywnie lepszy, bo można nim zdzielić jakiegoś krnąbrnego Harfuta, żeby zginął i umarł, a przepraszam najmocniej, choose your destiny, tak? Mówiąc z Mortal Kombatem. Ja wybieram to. W każdym razie o Durmstrangu nie wiemy wiele i właśnie dlatego to jest takie ciekawe i tajemnicze. Więc gdyby tam przenieść jakąś narrację, niech już będzie, jeżeli chcemy tak strasznie baszować czarną magię. Proszę bardzo, że jakieś tajemnicze rzeczy dzieją się w Durmstrangu, zróbmy to. Dobrze, okej. Okay. Ale zachowajmy jakąś właśnie tajemnicę. Opowiedziałeś słuszną rzecz w odniesieniu do Pottera, że na początku była ta tajemnica i dlatego to było takie interesujące. Z perspektywy Pottera poznawaliśmy świat czarodziejów, który był tajemniczy. Ale teraz już go znamy. Mm-hmm. Więc trzeba wprowadzić nową tajemnicę, ciekawszą, tak. Prawda? I starożytność to jest jeden kierunek rozwoju. Zresztą tak samo dla uniwersum Star Wars. Wszyscy chcą zobaczyć, jak wyglądało Wieczne Imperium albo Stara Republika i nikt nam tego nie pokazuje, ale nikogo nie obchodzą dalsze losy Hana. I podejrzewam, że tutaj właśnie jest ten sam problem. Znaczy Rowling mówi, ojej, dalsze losy Pottera do dzieci Pottera. Nie, właśnie nie. Starożytna magia. Jak powstali dementorzy na przykład. O, to jest ciekawe. Jak powstał Azkaban. Można wtedy tej narracji, tak jak mówiłaś, crimes, fiction i tak dalej wprowadzić w to. Albo jakieś mystery. No to byłyby na pewno ciekawe historie. W ogóle świat czarodziejów jest takim brutalnym światem. Jest. No główna kara za wszystko to bycie zesłanym do Azkabanu, gdzie torturują was przez usuwanie z waszych umysłów wszystkich szczęśliwych wspomnień. A wystarczy pójść do Hogwartu, na jedno wychodzi, bo to jest patologiczny system szkolnictwa. Prawda, w Hogwarcie było też dużo przyjemnych rzeczy. Mogłeś chodzić na przykład do klubu gargulkowego i grać w gargulki. Albo jedzenie przygotowywane przez niewolników. Chcesz wchodzić w temat skrzatów? Wiesz, że to będzie kolejna godzina rozmowy. Tak, no front wyzwolenia skrzatów domowych to jest kolejna godzina rozmowy, ale prawda jest taka, że Hermiona miała rację pod tym względem. To jest jedyny moment, kiedy ona miała rację, ale rzadko miała rację. No nie wiem. No nie, na podstawie tych ograniczonych danych, które mamy, wiadomo dwie rzeczy. To znaczy, że skrzaty były albo genetycznie, albo magicznie zmuszone do posłuszeństwa. Albo były
Albo tak wyewoluowały. Albo tak wyewoluowały. W każdym razie były utrzymywane przez arystokratyczne rodziny, które miały obsesję na punkcie czystości krwi. Fajnie. I to samo robi ten wspaniały dyrektor Hogwartu, który jest właśnie taki empatyczny i ekumenizm mu sprzyja. On jest takim papajem, chce wszystkiego dobrego dla wszystkich. A tu się nagle okazuje, że jest ta mroczna strona, o której z kolei miała rację Rita Skeeter, jak pisała te wspomnienia. No miała rację. Znaczy niewątpliwie ten życiorys Dumbledora był wybielony z tych różnych takich ciemnych plamek. Przede wszystkim, moim zdaniem, Rowling zupełnie nie chciała zrobić wątku niewolników, tylko wyszło jej to przypadkiem. Ja czytałam trochę ostatnio. Tak jak Brytyjczykom. No ale tak było. Czytałam ostatnio całkiem ciekawy artykuł, gdzie ktoś pisał, że Rowling, bo Rowling, szczerze mówiąc, jest dużo mniej kreatywna niż dużo ludzi uważa, zwłaszcza jak się czyta po polsku. Tam są te takie historie, że, ale to nie jest nie, że jakiś plagiat czy coś, tylko że no wiadomo, na wszystkie te zaklęcia to są po prostu słowa po łacinie, że nazwiska są takie mało kreatywne, no bo nie wiem, mamy nauczyciela, który jest wielkołakiem, to nazwiemy go Lupin, bo Lupus. No tak, tak. Były zarzuty, że na przykład, nie wiem, no jak tworzy azjatycką bohaterkę, czyli Cho Chang, to nie chce jej się na przykład sprawdzić, jakie są popularne nazwiska chińskie, więc bierze zlepek słów, które brzmią, wiecie, Ching Chang Chong, Cho Chang. Tak. Więc podobno, tak samo było trochę ze skrzatami domowymi, czyli podobnie jak w przypadku wszystkich stworzeń, hipogryfów i tak dalej, ona to po prostu wzięła z brytyjskiego folkloru, gdzie są takie istoty, które nazywają się, uwaga, brownie. To są takie właśnie magiczne skrzaty. Dobrze, że Rowling nie eskalowała tego pomysłu. No, skrzaty domowe brzmi lepiej. Są te takie skrzaty, które właśnie pracują w domach, sprzątają i gotują, i również w tym folklorze jest zaznaczone to, że one chcą pracować i są obrażone, jeśli próbujesz im płacić, i strasznie się wkurzają, jeśli próbujesz dać im ubranie. Jeśli spróbujesz dać im ubranie, to one odchodzą z twojego domu, ponieważ właśnie jest to forma zapłaty za ich pracę. Znaczy to bardzo dobrze w takim razie, że Wesleyowie mają Molly Wesley, która jest niewolnicą prywatną, nie muszą mieć skrzata domowego. To jest właśnie trochę słabe, nie? Że no tylko ci bogaci mają te skrzaty domowe, bo tak to byłoby, miałoby trochę inny wydźwięk wciąż. Trochę dlatego nawiązywałem do tych dezedukacyjnych dormitoriów, że jednak w Hogwarcie i w ogóle u Rowling jest taki fetysz tej tradycyjnej, konserwatywnej, to brytyjskiej. Takie brytyjskie. No właśnie, i edukacji, i formy rządów, i relacji społecznych, ja w ogóle warstw społecznych. Też czytałam, że strasznie im, że już im umierały szkoły, te boarding schools, czyli szkoły z internatem, i już były po prostu na wymarciu, już je mieli zamykać, a to nagle wszedł Harry Potter i znowu rozkwitają. No tak, tak, cały ten trend, który się nazywa. Akurat faktycznie mam wrażenie, że o szkołach z internetem się dużo fajniej czyta, niż się w nich przebywa. No ten cały nurt Dark Academy zresztą z Pottera, więc wzięty w dużej mierze i później z paru innych, ale głównie Potter to nakręcił, i w tym nurcie chodziło o to, że właśnie jest tak fajnie, że jest ciemno i że to taki tak wygląda klasztor i świece, i księgi oprawne w skórę, książki, byleby nie gry, książki, no wiadomo, chodzi o estetykę pewną, więc to miało taki polor. No w każdym razie, czekaj, raczej mówiliśmy o skrzatach domowych. Generalnie odpowiadaliśmy na pytanie numer 2 od patronów. Nie wierzę, że ja to pamiętam. Ja bym powiedziała tak, że na pewno Rowling ma ten problem, że umieszcza rzeczy jako wątki poboczne i nie zdaje sobie sprawy, że one wymagają potem pewnego dokończenia. Bo ona sobie wrzuciła tego skrzata domowego jako taki właśnie, no pojawił się, potrzebowała po prostu ruszyć jakoś fabułę, nie? Więc wrzuciła sobie takiego śmiesznego skrzata, który zarzucił tajemnicę w drugiej części, a potem jeszcze próbował zabić Harry'ego, żeby było wesoło, no nie? Tak, tak. I dopiero nagle potem się okazało, że właśnie no, są skrzaty domowe. Potem jako kolejny wątek komediowy postanowiła, że Hermiona będzie komicznie wręcz próbować je uwalniać. No a potem skończyła serię i w sumie okazało się, że wypadałoby ten temat skrzatów domowych jakoś zamknąć. Albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Ale jak one zostały takie otwarte, to faktycznie jest to rodzaj wątku, który no przez to, że on zahacza o to, znaczy no, dotyczy tego niewolnictwa, no to faktycznie głupio go tak zostawić otwartego. No nie? Ten sam problem mam z wilkołakami. O. Mamy wilkołaki. Wilkołaków? Tak. Obydwie wolne są poprawne. Zawsze tak odpowiadam. Super. No to mamy wilkołaki, które są wyrzutkami społeczeństwa. Mamy tego biednego profesora Lupina. I to wszystko byłoby spoko, ale mamy eliksir, który sprawia, że ten wilkołak
w czasie przemiany nie przeżywa tej bolesnej przemiany, po prostu zmienia się nie w wilkołaka, który jest agresywny, tylko w zwykłego wilka i jeszcze zachowuje świadomość, więc jak to jest powiedziane w książce, możecie po prostu zwinąć pod swoim biurkiem i przeczekać całą pełnię. Ale mimo to, mimo że mamy problem z wilkołakami i boimy się ich jako społeczeństwo i oni krzywdzą nasze dzieci, bo je czasem porywają i zmieniają w wilkołaki, nie postanawiamy zacząć masowo produkować tego eliksiru, bo Lapin tam mówi, że niewielu czarodziejów potrafi zrobić ten eliksir. No i w związku z tym przypuszczam, że również jest dość drogi, jakby się go chciało kupić, no nie? No, tak. Dlatego ja mówię, że społeczeństwo czarodziejów jest bardzo okrutne, bo nie zajmuje się w ogóle tym. Albo po prostu ograniczone i głupie, to też jest opcja. Mnie zawsze fascynowało to taka niekonsekwencja właśnie przed wprowadzeniem jakiegoś gimmicka przez Rowling i później zdawaniem sobie sprawy z tego, jakie to ma konsekwencje. Że nagle się coś wdepnęło w poważny temat. Eliksir prawdy, tak? Czasomierz. Znaczy nie czasomierz, tylko czasozmieniacz. Zmieniacz czasu. A, wracając jeszcze do skrzatów, to pytanie brzmi, czy jeśli skrzaty wyewoluowały w naturalny sposób, bez ingerencji czarodziejów, w taką formę, w jakiej są, że kochają pracę, nie chcą za nią zapłaty, po prostu to lubią, to czy mamy prawo zmuszać ich do tego, żeby były szczęśliwe na siłę? Przypomina mi rozmowę, jaką miewam w Game Devie, tak? Czy jeżeli crunchuję dobrowolnie, bo kocham grę i kocham swoją firmę, to dobry crunch, nie dobre nadgodziny. Nie! Ale jeśli elfy zachowują przy tym skrzaty, czemu mówię elfy cały czas? Przez rodowód krwi. Zachowują przy tym zdrowie i są szczęśliwe i psychicznie odczuwają nie komfort? Tego. No nie wiemy, nie ale wiemy, jeśli może, tak jest. Jeżeli jesteśmy w świecie, w którym istnieje zaklęcie Imperius i ludziom się wydaje, że coś robią dobrze, mimo że nie wiedzą do końca, czy robią dobrze, no więc jasne, należy przeprowadzić bardzo dokładne badania na temat tego, czy elfy robią to z własnej woli, czy są pod jakimś... Bo jeśli są pod wpływem zaklęcia, są do tego zmuszane i tak dalej, to jak najbardziej. Hermiona, go Hermiona i wszyscy powinniśmy tak ratować. Do świętego Munga, trepanacja czaszki i sekcja zwłok wszystkich skrzatów, które ma... W ogóle, że to jest Hogwartu od razu będziemy mieli dwa problemy rozwiązane. A tak serio, to nie jest jedyny przypadek, kiedy społeczność czarodziejów zachowuje się w sposób quasi-faszystowski, bo jeszcze weźmy goblinów w Gringocie, które nie mogą używać artefaktów. Jest problem artefaktów tak, że nie mogą używać różdżek. Tak. I własnych artefaktów, te, które one wytworzyły. Przecież oto jest cały beef związany z mieczem Godricka Gryffindora w ostatniej części. No ale tam się rozbijają o to, że mają po prostu inne, inaczej rozumieją posiadanie, no nie? No właśnie. Znaczy tak, no tak. No tak, ale to niekoniecznie znaczy, że wiesz, że powinno być tak, jak oni twierdzą, tylko musisz ustanowić jakieś, jeśli mają koegzystować dwie rasy, to musicie niestety ustalić coś pośredniego. Ale wiesz, to znowu ma właśnie taki posmak tego brytyjskiego kolonializmu, imperializmu, no bo społeczności afrykańskie też inaczej rozumiały stan posiadania własnych ziem, a Brytyjczycy dobrze wiedzą, jak jest właściwy stan posiadania, to znaczy wszystko jest w koronie. Przypomina mi się, to jest a propos, przysięgam, w British Museum jest, jak pewnie wiecie, są te rzeźby z tympanonu wzięte i nie ma ich przez to na Partenonie greckim. No i ja widziałem, tam jest takie piękne wyjaśnienie, rzeźby w British Museum dzięki temu, że są wśród innych skradzionych przez nas rzeźby zyskują tutaj kontekst kulturowy, którego nie miałyby w Muzeum Ateńskim. To jest, przysięgam, jest opis. W 2020 widziałem to w British Museum. To pokazuje myślenie brytyjskie i myślę, że właśnie w tych kwestiach goblinych, nich skrzacich i tak dalej to wychodzi. Nie mówię, że intencjonalnie, ale może być właśnie tak, że Rowling tego w ogóle nie czyta i pokazuje to albo jako krytykę społeczeństwa brytyjskiego, wtedy fajnie, albo przeciwnie, jako coś, co jest przeźroczyste i to jest wtedy niefajne. Tak czy siak warto jest o tym mówić, bo to jest jedna z nielicznych powieści fantasy i cykli powieści fantasy, w których w ogóle temat niewolnictwa, czy temat takiego zawłaszczania, kolonizacji i tak dalej się pojawia. Jest to dość zabawne, że gdyby nie wrzuciła pewnych rzeczy, to tego problemu by po prostu nie było, nie? Tak samo jak właśnie poruszyła ten problem z tym mieczem, tego, że inaczej rozumieją ją posiadanie. No ale to jest w sumie z każdą rzeczą w książce. Jeśli ją poruszysz, to ona powinna mieć swoje konsekwencje, no nie? Tak, to jest powód, dla którego właśnie ten świat się nie schodzi światotwórczo, bo jeżeli chcielibyśmy na temat takich rzeczy dyskutować w odniesieniu do Cosmere Sandersona, tam zasadniczo wiele rzeczy ma swoje wyjaśnienie. Jasne, są pewne miejsca puste, muszą być, ale Sanderson nie wprowadza rzeczy, które są po prostu gimmickiem magicznym dla samego tego faktu, że to jest fajne i on to o tym mówi w swoich wykładach o światotwórstwie na YouTubie, swoją drogą są dostępne, gdzie powtarza, że świat musi być kierowany w
całym ciągłym napięciu z fabułą. A u Rowling jest trochę tak, że fabuła dyktowała zmiany w świecie na bieżąco, tak, i dokonywała ona przez to korekt. Czasami były to korekty wsteczne, no i właśnie wychodziły takie kiksy potem. No, ja się napotkałam się, już zaczynam bełkotać, bo już długo rozmawiamy, ale spotkałam się z takim stwierdzeniem, że ona ma chyba two book lag. Że coś tam tworzy, na przykład taki zmieniacz czasu, potem w następnej, jak wypuszcza następną książkę, przez ten czas wszyscy mówią, no to co z tymi zmieniaczami czasu, czemu po prostu, nie wiem, Harry się nie cofnął w czasie i nie uratował Cedrica przed śmiercią, skoro mieli zmieniacz czasu, bo przypominam, że zmieniacze czasu jeszcze wtedy były, bo nie zostały zniszczone. No i wtedy Rowling się orientuje, no faktycznie trochę głupio, więc w następnej części są niby zniszczone wszystkie zmieniacze czasu, mimo że, tak jak to jest również podnoszone, wystarczyłoby powiedzieć na przykład, że możesz używać zmieniacza czasu tylko do takich drobnych spraw, no, typu uczenie się większej ilości przedmiotów, nie? Ale nie da się co zmienić biegu historii, bo ona zawsze znajdzie sposób jak rzeka, żeby wrócić do swojego koryta. No to też było bez sensu, bo zauważcie, że w gruncie rzeczy ten zmieniacz czasu był potrzebny tylko po to, żeby pokazać, że Hermiona jest bardziej zajebista niż była wcześniej. No. Ale zupełnie spokojnie nawet mógłby być ten zmieniacz czasu. No tylko jakby był do drobnych spraw, to nie uratowaliby Siriusza i musiałaby myśleć jakieś inne zakończenie. To jest właśnie ten efekt kuli śnieżnej, który bardzo w światotworzeniu się często pojawia. Jak coś wprowadzamy, to jednak powinno mieć to jakieś wytłumaczenie i konsekwencje. Ja jestem, bo nie śledziłam dokładnie twórczości Rowling po Harrym Potterze. Mam wrażenie, jeśli kojarzysz, to mnie popraw, że ona chyba już nie pisze nic fantastycznego. Nie, wydaje mi się, żeby pisała coś. Mi się też nie wydaje. I ja jestem ciekawa, czy ona się nie zraziła trochę po Harrym Potterze, bo nie zorientowała się, że fantastyka jest taka trochę problematyczna, bo bywa. Niby możemy wymyślić wszystko, ale jak już coś wymyślimy, typu taki zmieniacz czasu albo milion innych rzeczy, to potem musi się nam to jakoś skleić. Znaczy ja myślę, że Rowling przede wszystkim się przekonała, że Twitter jest problematyczny, zwłaszcza po tym, jak zaczęła wykorzystywać Twittera do tego, żeby dokonywać korekt wstecznych światotwórczych w swojej twórczości i być bardziej poprawna politycznie, po czym okazało się, że to zjadło ją później i to bardzo. I to jest właśnie przykład tego, jak fantastyka nie powinna nigdy wychodzić poza swój obręb po to, żeby wykorzystywać autora do tego, żeby głosił kazania na temat swojego świata z pozycji autorytetu. Kiedyś to kto to był? Chyba Lance Parkin tak powiedział, że Rowling zachowywała się jak papież w obrębie swojego własnego kościoła i wygłaszała tezy, które miały prawo kanoniczne. Tak, prawo kanoniczne. Tak? Znaczy to, co ona głosiła, stawało się kanonem automatycznym. Ja myślę, że to jest bardzo trudne tego nie robić, bo jesteś autorem, masz ten swój świat w głowie, on dla ciebie żyje, a równocześnie nie masz tego, co mają pisarze, którzy wydali na przykład tylko 2000 sztuk egzemplarzy, czyli masz tych słuchaczy, masz bardzo dużo słuchaczy, tak, którzy chcą, którzy cię o to pytają, no nie? Więc fakt, Tolkien też to robił w swoich listach, tylko że miał to lepiej przemyślany świat. Nie, tak, było jeszcze Twittera też. I nie było Twittera, tak, to też prawda. Ale druga rzecz, to przypomina mi się znowu też Sanderson, który też ma bardzo dużo czytelników w tej chwili, zresztą Sanderson w tej chwili ma też na koncie rekord na Kickstarterze, jeżeli chodzi o liczbę zbieranych pieniędzy na projekt książkowy i jednak takich pytań do niego nie ma. Rowling jednak byłaby takim pewnym fenomenem, że ludzie do niej przychodzili na konwentach, pytali o różne rzeczy i ona chętnie odpowiadała. I myślę, że to była taka samonakręcająca się spirala, że ludzie się przekonali, aha, czyli Rowling często chce o tym opowiadać, to my będziemy dopytywać i dopytywali o takie najmniejsze szczegóły. No też trudno się w końcu nie wykrzaczyć, nie? I trudno się w końcu nie wykrzaczyć, tak jest. Tak, jakby to był świat bez magii, to jeszcze byłoby trochę prościej, no bo trochę się sam ograniczasz, a jak to już jest magia, to zresztą no nikt tak naprawdę, bardzo ciężko jest stworzyć spójny świat samemu, który ma być właśnie tak duży i w takich szczegółach. No nawet Sanderson przecież, jak on opowiada, ile on ma pomocy i redakcyjnej, i właśnie też od wydawnictwa takiego pilnowania spójności jego tomów kolejnych. Tam jest ktoś, kto mu sam robi jego Wikipedię całą, no nie? No, Rowling też po prostu się stworzyła potem, ale to nie było tak atrakcyjne już, jak te jej wyjaśnienia, które ona sama robiła, bo to przejęli potem redaktorzy i tak dalej. Tam właśnie był problem, czy to jest kanoniczne, czy to jest fanowskie. Generalnie to jest świat, który generuje problemy, ponieważ nie są w nim wyjaśnione absolutne podstawy, jak na przykład zasada funkcjonowania magii. Dlaczego to cholerstwo, które jest przykrótkie, jest katalizatorem energii magicznej? Jak działa to, że Voldemort może tego nie używać? W zasadzie dlaczego jest tak, że różdżka wybiera czarodzieja? Dlaczego niektóre zaklęcia się ze sobą łączą, a inne nie? Po co potrzebujemy słów? Dlaczego akurat to jest łacina? Jest za dużo pytań. I mogłoby tak być, gdybyśmy nie drążyli, gdybyśmy napisali ileś opowieści, zamknęli to w tym, magia jest tajemnicza, to ma swój urok i koniec, nie? Tak jest. Dlatego właśnie, niestety,
trzeba docenić fantastykę jako gatunek i trzeba docenić to, że ona ma pewne reguły i pewne warsztatowe rzeczy, których trzeba umieć, zanim się ją zacznie pisać. Bo można to zrobić odwrotnie, ale wtedy są takie problemy, jakie napotykamy tutaj. Absolutnie. I dlatego... Co nie znaczy, że ktoś, kto zna te zasady, również mu wszystko, że mu zaraz wszystko wyjdzie idealnie od razu, no bo to też jest proces, nauka, no nie? Można popełniać błędy tak jak we wszystkim tak naprawdę, co robimy. Ale jest trochę łatwiej, bo na przykład, kiedy chcemy wprowadzić coś, co zmienia czas, to od razu nam migocze taka czerwona lampka w głowie, że trzeba to obłożyć naprawdę solidnymi ograniczeniami, żeby to się zaraz nie wykrzaczyło. Tak, tak, absolutnie. No, morał jest taki, że fantastyka światotwórcza to jest taka skala, a taka typowa literatura to jest taka skala. Nie ma tego, zawsze powtarzałem, że gdybyśmy mieli porównać ze sobą dwie wybitne książki, jedna jest wybitną książką, powiedzmy reportażem, tak? A druga z wybitną fantastyką, to pisarz się nawiedzi przy tym drugim więcej, bo będzie musiał właśnie przemyśleć tego typu kwestie, przemyśleć spójność świata, zastanowić się, czy się w ogóle pakować w rysowanie mapy, w tworzenie języka i tak dalej, i tak dalej. I Rowling wielu tych rzeczy nie zrobiła i widać, co może z tego być. Znaczy, można mieć majątek, jasna sprawa, ale można się również wpakować w kontrowersje, z których się później trudno jest wypakować, bo się zaczęło właśnie z pozycji papieżycy własnego uniwersum głosić różnego rodzaju tezy kanoniczne. Pytanie od patronów. Część rzeczy już poruszyliśmy, część poruszyliśmy poza kadrem, ale chętnie wam o nich opowiemy jeszcze raz. Czy podział na domy ma tak naprawdę sens? Jak rywalizacja między domami może wpływać negatywnie na życie w szkole, tworząc atmosferę nastoletnich kiboli? To chyba pytanie bardziej do ciebie. Ja sobie zostawię tutaj podkładkę, bo troszkę już o tym mówiliśmy, więc w sumie może każda rywalizacja jest i zła, quod erat demonstrandum, do niczego dobrego nie prowadzi. Rywalizacja może jest dobra w sporcie, więc niech sobie zostawią do swojego kwiktycia, znaczy przepraszam, quidditcha, bardzo ważny sport, istotny, kluczowy, bezwzględnie. Nie wyobrażam sobie żadnego uniwersytetu ani szkoły bez sportu. Absolutnie to jest konieczne, zwłaszcza w UF. Więc sport tak, jest ważny, tylko trzeba go robić fajnie. To prawda, ale ja wolę, żeby robiło to, znaczy, żeby to było w obrębie dbania o kondycję psychofizyczną, tego potrzebujemy. W szkolnictwie, jeżeli chodzi o sport, on ma przestrzeń niezależnie, tak? I ma nakłady finansowe niezależnie od edukacyjnych. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o ten podział na domy, wiemy, że to funkcjonuje tylko w Hogwarcie. I niech to tak zawiśnie, że to funkcjonuje wyłącznie w pieprzowieprzym Hogwarcie, natomiast nie funkcjonuje zasadniczo w innych domach i w innych, może w innych szkołach magicznych. Nie wydaje mi się. Myślałam, że w rzeczywistości. Znaczy, w Bobaton to a to nieważne. Nie myślałam, że w Durmstrangu też, znaczy w Durmstrangu był podział na domy. Znaczy szczerze mówiąc, nie wiemy, bo to jest to, co mi przeszkadzało na przykład w czwartej części, że przyjeżdżają ci uczniowie z wymiany, po czym oni jedni idą na swój statek, a drudzy do swojego powozu, siedzą tam przez cały rok, nie nawiązują żadnych relacji z uczniami z Hogwartu, tak. Nic o nich nie wiemy, a potem wyjeżdżają, jak turniej zostaje skończony, więc być może mają podział na domy, ale... Ale o tym nie wiemy. No, w każdym razie na podstawie znowu tych ograniczonych danych, które dobra, mamy... Oddam to, bo będziesz gadał przez 10 minut. Ja już przestałem gadać, znaczy uważam to za złe i nie podoba mi się ugruntowywanie tego rodzaju stereotypów, ale jest to atrakcyjny wizualnie. Można odróżnić uczniów od siebie, ubrać ich w inne mundurki i to ładnie wygląda, ale to wszystko. Dobrze, następne. Czy uważacie to za zmarnowany potencjał, że w całej serii książek nie odwiedzamy żadnej innej szkoły? To też już odpowiedzieliśmy. Tak, uważamy to za bardzo zmarnowany potencjał. Krzysztof chce jeździć na sankach Durmstrangu. Tak, i ciskać równocześnie śmiertelne klątwy. To byłby najlepszy obraz. Tak naprawdę Krzysztof chce zostać wielkim, mrocznym magiem i rządzić naszą rzeczywistością. Żadna gra mi na to nie pozwoliła. W każdym słowie wychodzi to, że on chce się uczyć czarnej magii, mieć przerażający kostur, najbardziej lubi Luciusza Malfoya, kibicuje złym Lucius Malfoy był najlepiej ubraną osobą w całym uniwersum Pottera. Umówmy się. Najlepiej uczesany. Sama powiedziałaś, że Alastor Moody wyglądał tak, by się urwał z wariatkowa. Więc umówmy się, nie? A o Hagridzie też powiedziałaś, że miał włochaty garnitur z fioletowym krawatem, a o Dumbledore nawet się nie wypowiadajmy. No i jeszcze oczywiście Potter, tak? Który McGonagall też... miała bardzo stylowe ubranie. O, McGonagall miała... Znaczy, generalnie nam kobiety się lepiej ubierały. Zresztą Narcyza Malfoy też. No Malfoyowie to jest ciekawa rodzina, umówmy się. Inaczej, zadam tak pytanie. Macie wybór. Udać się w odwiedzinie do dwóch domów. Czy wybieracie dom Potterów, czy wybieracie dom Malfoyów? Albo dom Blacków? O Boże! Ja bym poszła do Wesleyów, bo tam jest bardzo dużo dlatego celowo jedzenia. Nie podałem, bo każdy by powiedział, że tata, no, do Nory, bo wszyscy znają Norę. Nora jest przyjemnym miejscem. Ale dom miejscem. Potterów, to masz na myśli tą ruinę? No, na przykład. Znaczy w charakterze zwiedzania można było sobie pójść zobaczyć. Czy jeszcze gniją tam trupy, czy już nie?
Ja myślę, że babcia Neville'a mogłaby być śmieszna. Mogłabym tam pojechać na wakacje. Tak, do babci Neville'a bym pojechał absolutnie, bez dwóch zdań. Niemniej, te zwiedzenie sobie willi Malfoy'u mogło być ciekawe, bo ileż tam jest artefaktów czarnomagicznych przecież. No i tajemna piwnica pod podłogą, gdzie są właśnie wszystkie jakieś sekretne, nielegalne, magiczne artefakty. Dlatego to jest interesujące. No ale jednak patologiczna rodzina. Oczywiście, że to jest patologiczna rodzina, naturalna sprawa. Ale mamy też patologiczne rodziny w rzeczywistości, którą znamy, a czego nie mamy, to patologicznych rodzin, które dysponują czarnomagicznymi artefaktami. I dlatego to jest interesujące. Dobrze, trzymajmy się to, zanim już nie mówiąc o tym, że chciałem zauważyć, że ta różdżka, jak zademonstrowałaś przed chwilą, ma dokładnie taki sam dings jak różdżka Malfoya, czyli też ma taką oprawkę specjalną. Dlatego cię wybrała. Tak. Dziękuję, że rozstrzygnęliśmy, że to z tego względu. Słuchaj, kolejne pytanie, przedostatnie. Czy podzielacie opinię, że najlepsze są pierwsze trzy części, póki jest jeszcze miło i bajkowo? Nie. No to mówiłeś, że ty chcesz, żeby było ponuro, bo chcesz być złym magiem, który zdarzył się nad światem. Wszystko zmierza. Pierwsze trzy części są ekstra, najlepsze. Tam jeszcze zajmujemy się przyjemnymi i bardzo ważnymi rzeczami, jak na przykład zmienianie żółwi morskich w te imbryczki do herbaty. Bardzo praktyczne zaklęcie. Jak macie na przykład konfrontację z Gellertem Grindelwaldem, to zamiast podstawowych zaklęć obronnych, ten żółw mógłby być świetnym imbryczkiem. Może herbatki. Tak. I widzisz, że wtedy bez przemocy dogadalibyście się i znaleźli jakieś rozwiązanie. To jest możliwe, to jest oczywiście możliwe. To jest w ogóle fantastyczne, że w Hogwarcie do tej siódmej czy tam ósmej, ostatniej klasy uczymy się właśnie takich pierdół, ale potem oni nagle wychodzą ze szkoły, nie ma żadnych studiów magicznych, tylko od razu idą do roboty na przykład w Ministerstwie Magii i potem nagle mają robić jakieś poważne zadania typu, nie wiem, powstrzymanie katastrofy pogodowej gdzieś tam. W ogóle jeżeli chodzi o ekonomię w Potterze, to jest ciekawy wątek, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest wiadomo dlaczego, znaczy wiadomo jest, dlaczego Potterowie mieli taki majątek, znaczy wzbogacili właśnie się nie czytałem jeszcze teorii spiskowych. Na eliksirach się wzbogacili. Eliksira? Nie mam pojęcia, czemu akurat na eliksirach, ale to jest ironiczne, biorąc pod uwagę fantastyczną umiejętności Pottera w tym zakresie. Tak, zrobili takie super eliksiry. Tak, robili super eliksiry, dlatego mieli ten dlaczego majątek. Dlaczego Snape nie jest super bogaty? Dobre pytanie. Prawdopodobnie wszystko wydaje na grimuary. Nie? Ja uważam, znaczy może to jest jakieś są dowody, które są w książkach, ale ja uważam, że to bzdura. Moim zdaniem oni po prostu są z bogatej rodziny. A, w ten tak sposób. Jak wszystkie. Tak, wszyscy Brytyjczycy. Ja to zawsze tak odbierałam, no bo Harry był z tego super rodu z czystej krwi, no nie? A tak, 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 czystej tak. krwi są w sumie bogate, więc to by pasowało. No taka typowa hipokryzja gryfonów, nie? Że niby Slytherin, ale nie, tak, my jesteśmy mężni. W związku z powyższym to jesteśmy takimi innymi czystokrwistymi. No ale on już jest zmieszany, no nie? W sensie jego ojciec złamał tradycję, no i ożenił się z tą. To prawda. Mugolką. Znaczy nie Mugolką, tylko czarodziejką z rodziny Mugoli. Tak. W każdym razie ekonomia świata Pottera jest ciekawa, bo praktycznie nigdy się nie dowiadujemy, dlaczego w ogóle ktokolwiek ma pieniądze, a ktoś inny nie ma, skoro jest magia w tym świecie. No właśnie to jest problem. Jeśli magia nie ma żadnych ograniczeń, no to pojawiają nam się te pytania, dlaczego niektórzy są bogaci, a dlaczego inni są biedni. Dlaczego w ogóle ktokolwiek tu musi pracować, skoro jak na razie wszystkie rzeczy da się załatwić za pomocą magii, po prostu zautomatyzować pracę. No weźmy po prostu urządzenia Mugoli, zautomatyzujmy je za pomocą magii i leżmy wszyscy na Bahamach, pijmy drinki z palemką. Ale nie wiemy wiele na temat przedmiotów magicznych, artefaktów magicznych, ponieważ albo są zamknięte wszystkie w skarbcu Lestrange'ów. Albo w Ministerstwie Magii, w tym Departamencie Magii. Tajemnic, bo nie będziemy się nimi dzielić. A tymczasem rzeczywiście najlogiczniejszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie technologii Mugoli i zastąpienie elektryczności jakimś zaklęciem magicznym, czy czymkolwiek. Po prostu patrzymy na zasadę, co ma robić to urządzenie, wymyślamy analogiczne coś, tak. Po prostu zaklęcie albo... To robi Martha magii. Wells w Upadku Ilerien, który jest książką, którą każdy powinien przeczytać, uważam, kto lubi fantasy, gdzie są ges magiczne nakładane na określone przedmioty i one przez to działają. To jest to powiedzmy coś w rodzaju run albo jakiś zaklęć o dłuższym czasie działania. No to podobnie jest w książce, której tytułu nigdy absolutnie nie pamiętam, do tego napiszemy ją tutaj na ekranie, która jest cała o tym, że magia z jakiegoś tam różnego powodu jest zaginiona. Ale nasz główny bohater, który zupełnym przypadkiem jest również szlachcicem, w każdym razie nieważne, odkrywa magię z powrotem, ale musi kombinować, ponieważ właśnie nie ma żadnych książek magicznych, niczego, ale odkrywa pewne proste zasady w stylu, nie wiem, że jak zrobię taki run, to
to obiekt, na którym go zrobiłam, napełnia się ciepłem na przykład. Super. Nie? No i potem z tego właśnie kombinuję różne bardzo skomplikowane magiczne artefakty, właśnie bazując na prostych runach i na jakby robi z nich coraz bardziej złożone urządzenia. Podobny koncept był w Teatrze Węży Agnieszki Hałas, to jest moim odkryciem 2022 roku, jeden z lepszych cykli, nie wiem czy nawet nie lepszy od Roberta Wegnera miejscami, a na pewno en par, coś wspaniałego. Tam też właśnie główny bohater stopniowo odkrywa umiejętności magiczne, dobrze jest to zrobione bardzo. Generalnie jest dużo koncepcji, jak to ogarnąć sensownie, natomiast mam wrażenie, że właśnie ta baśniowość u Rowling została w jednym, w jednej rzeczy, w której jej nie powinno być, to znaczy właśnie w magii. Dlatego fajnie, kurczę, niestety, zaczynając cykl, mieć pomysł na to, jak on ma wyglądać przez całość. Nie trzeba mieć konkretnych wydarzeń jakoś bardzo, tylko wiedzieć, czy do końca będziemy szli w taką bajkowość, czy jednak to ma być poważne, no bo jeśli ma być poważne, no to jednak są trochę inne standardy i trzeba się na to przygotować, nie? Mnie zawsze wkurzało to, zmieniając temat, na wciąż Harry'ego Pottera, ponieważ dzisiaj nie ma dygresji. Nie. Było ani jednej dygresji. Była jedna, Narni i Susan. To prawda. Ale taka pycia, że w zasadzie się nie liczy jako dygresja, to co ja miałam powiedzieć, to trzeba się przypomnieć. A, to co mnie zawsze strasznie wkurza, to, że Harry nazwał syna imieniem Snape'a. Ponieważ ja rozumiem, że Harry docenia to, że Snape jest odważny. Harry docenia to, że Snape narażał swoje życie, żeby Voldemort został pokonany i że Harry docenia to, że Snape w efekcie dużo dla niego zrobił, ale mimo wszystko Snape gnoił go przez 7 lat jego życia. Mobber, powinien być zwolniony ze szkoły w trybie. Harry na dobrą sprawę powinien mieć blizny psychiczne na resztę życia po takim traktowaniu. Chociaż może to właśnie przez to nazwał tak swojego syna, że to się jakieś niezdrowe... Jest właśnie syndrom sztokholmski, absolutnie. Nie. Ja tego, to jest tak, tego strasznie nie kupiłem. Jak jeszcze byłem w stanie zrozumieć... Ale cała reszta z tymi dzieciakami, to nawet mi to tam znowu ta bajkowość weszła, więc okej, no nieważne, wszyscy są sparowani, mają swoją idealną, wymarzoną ilość dzieci, tyle chłopców i dziewczynek, ile sobie wymarzyli razem, jak brali ślub i się zastanawiali. Nie wiem, magia, więc może mogli to sobie zaprojektować. Więc jeszcze okej. I nazywamy ich po wszystkich ludziach, którzy umarli. Ale Severus? Jest gorsza wersja tej sceny. W filmie. Znaczy Daniel Radcliffe postarzony, który był już... Daniel Radcliffe już był wtedy taki męski, bo Daniel Radcliffe był już tuż pod tej swojej sztuce Ekfus, gdzie grał nago i był strasznie wielki skandal, bo nago. I w związku z powyższym Radcliffe był taki męski i jeszcze tą biedną Hermionę postarzyli. Boże, jak to wyglądało źle! Jezus Maria! No nie dało się tego oglądać. Strasznie się śmiałem na tej scenie. Chyba nie powinienem był. A to było tuż po tym, jak przeżyłem... Tak, bo przeżyłem traumę. W pierwszej kolejności byłem na 3D niestety, takim kiepskim 3D, nie kameronowym. Słuchaj, 3D. Immersję wszystkim innym widzom, którzy wtedy płakali ze wzruszenia. Psuł immersję to David Yates, który zapisał ją dwoma decyzjami. Pierwsza decyzja to była właśnie ta z postarzonymi aktorami, a druga decyzja to była ta, że Voldemort, który zostaje trafiony w którymś momencie zaklęciem podczas ostatecznego pojedynku, rozsypuje się w pył. I na mnie się ten pył zaczął osadzać w kinie, bo to było 3D. Najobrzydliwsze doświadczenie, jakie miałem kiedykolwiek. Wliczając w to... To już to nie było 4D. Właśnie, wliczając w to pobyt mój w kinie 4D na Noe wybrany przez Boga, kiedy, ponieważ Noe potop, wiecie, strzykała mi jakaś woda w twarz, bo to miało być doświadczenie. Tak, były okulary 3D i strzykała mi woda w to, więc świetnie się bawić. Genialne, prawda? Powinny być takie wycieraczki zamontowane tych okularów, wtedy chcę rozchodzić. David Yates strasznie mi... I to, zresztą to jest nie jedyna postać, która została rozpęknięta w ostatniej części, bo przypominam, że Bellatrix Lestrange, jedna z w ogóle z fantastyczniejszych postaci, genialnie zagrana przez Elenę Bonham Carter, została też rozpuknięta przez Molly Wesley z jakiegoś względu. Gorset jej ściśnięty i potem zdaje puf i zginęła. No bo oni nie zła mogli czarownica ginąć ze schodu. W taki sam sposób, jak giną dobrzy, no bo wtedy by wychodziło na to, że nasi dobrzy używają takich samych złych klątw. Albo że to też są ludzie. No nie. Jeszcze by wyszło, że na przykład biali ludzie mogą być źli. Jeszcze by wyszło, że Brytyjczycy mogą być źli i że nie są kolonistami. O nie! A oglądałeś Radcliffa z rogami w tym filmie, którego tytułu nie pamiętam? Całe 30 sekund pierwsze wytrzymałem. To wytrzymaj dłużej, bo ten film jest dziwny. Ja na początku chciałam go wyłączyć i stwierdziłam, że to jest jakieś dziwne, ale po połowie to, znaczy wcześniej, ale jak skończyłam go oglądać, to stwierdziłam, no, czyli zachowa się to w mojej pamięci na długo. Czyli Radcliffe umie grać nie tylko Harry'ego Pottera, wynika tak stąd. Dobrze wiedzieć. No i w Miracle Workers był super.
Tego też nie znam. To koniecznie, bo ja generalnie to ma króciutkie odcinki, 20 minut. Wszystkie rzeczy, w które grał Radcliffe, bo nie, ja cały czas widziałem Pottera. No to te dwie rzeczy. A co gorsza, cały czas widziałem Ekfusa. Ja Ekfusa nie widziałam. Cieszę się. Ale to zobacz sobie, jak będziesz miał czas. Zwłaszcza Miracle Workers, bo ono jest w ogóle bardzo śmieszne, pozytywne, lekkie, przyjemne do oglądania. Także. W odróżnieniu od większości rzeczy. I Radcliffe tam naprawdę dobrze gra, moim zdaniem. Mhm. Ostatnie pytanie od patronów. A potem będziemy się zawijać, bo nie wiem, będę to montować potem 10 godzin. Jak dla mnie, powiedział patron, możecie jeszcze podyskutować o podróży w czasie, fantasy w kontekście Harry'ego Pottera. To już w sumie też było, tak. Bo ten Time Turner wprowadził takie dziury fabularne, ale mimo wszystko trzecia książka, film wciąż jest ulubieńcem wielu fanów. Czy to, no już wiem, że to nie jest twoja ulubiona, ale podobała ci się? Tak, ale nie światotwórczo. Ja rozumiem, dlaczego inaczej. To jest najbardziej zwarta fabularnie część. Ma najsensowniejszą historię, ciekawie przedstawioną i tak dalej, ale jest trochę... za dużo tam jednak tych bzdur, które ja widziałem, jeżeli chodzi o topografię świata i zmianę kompletną stylu. No dobra, ale w książce nie... W książce nie, tego, nie. Książka, uwielbiam trzeci tom. Zdecydowanie, tak jak mówiłem, od trzeciego tomu się datuje moje rosnące uwielbienie dla Pottera, które finalizuje na tomie szóstym. Tom siódmy zdecydowanie nie, też, więc tu się zgadzamy. Ale trzecia część to jest ta, w którą pamiętam do dzisiaj, że czytałem to w rodziców przed komikiem, jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, to siadłem na kanapie. Jeszcze można było palić w kominkach. Aha, siadłem na kanapie i wstałem dopiero jak skończyłem, po czym poszedłem coś zjeść, wróciłem na rzeczoną kanapę i zacząłem czytać od nowa. To było do tego stopnia fantastycznie napisane, głównie z uwagi na wprowadzenie postaci Syriusza. Co ciekawe, Syriusz jest właśnie ciekawie wprowadzony i lepiej moim zdaniem w książce niż w filmie, mimo że w filmie gra go najlepsza osoba, jaka mogła go grać, Gary Oldman, ale ma strasznie mało czasu ekranowego i mało się w sumie o nim dowiadujemy. I nie ma tego tej chwili na zafascynowanie się tą postacią, którą miałem w książce. Ja pamiętam to rozczarowanie, które rozdarło moją duszę, bo ja przez moment, niczym Harry, autentycznie się ucieszyłam, że Harry zamieszka z Syriuszem, tak? A potem moje serce zostało złamane i podeptane. Tak. Więc nie, Harry dalej będzie z krewnymi, którzy nad nim znęcają, ale ani profesor McGonagall, ani Dumbledore'owi to nie przeszkadza. Ale Dumbledore w sumie wie, że Harry będzie musiał umrzeć, więc to nieważne, jeśli będzie miał jakieś blizny na psychice. Ale właśnie, gdyby ta część została napisana bez w ogóle zmieniacza czasu, nic by się nie zmieniło. No tylko musieliby rozkminić jakiś inny sposób, żeby go uratować, ale myślę, żeby się dało. Ale narracyjnie nic się nie zmienia, światotwórczo nic się nie zmienia, co tylko pokazuje, że był to gimmick, który jak każdy gimmick służy do tego, żeby być i nic więcej. Albo McGuffin, jeżeli użyjemy terminu z teorii narracji. Mogłoby tylko kompletnie nim być i nic by się nie zmieniło. Ty nie lubisz Hermiony? Hermiona mnie drażni. Znaczy to nie jest, nie żebym jej nie lubił, ale bo rozumiem, Hermiona z drugiej strony... Hermiona w filmie jest trochę inną Hermioną też niż Hermiona w książce, to należy podkreślić. I to nawet było powiedziane, że tam któryś Hermiona z tych reżyserów... jest o wiele bardziej likable niż w książce. Nie, odwrotnie. Ja mam absolutnie inaczej. Ona właśnie w filmie robi się nagle taka mądralińska i wszystko wie i jest zawsze taki kontrast, że jakby zabrano Ronowi, że tak powiem, i dano Hermionie. Gdzie Ron jest sprowadzony do takiego głupka komediowego, który jest głupi, nic nie umie i potyka się o własne nogi, że tak powiem. A Hermiona no, wszystko wie o Ronaldzie, coś tam. A to tak, no bo z Rona zrobiono sidekicka takiego typowego. A w książce to było dużo bardziej zrównoważone. Każdy z nich miał swoją rolę, każdy coś tam wnosił też nawet do rozwiązania problemu, nie? A nie, że Hermiona po prostu wszystko wymyślała. To w tym sensie tak. Na pewno Ron książkowy jest lepszym Ronem niż Ron filmowy. Co do tego całkowita zgoda. Ja zawsze lubiłam Hermionę, bo była mimo wszystko pozytywnie pokazanym kujonem. Właśnie tu mam pewne wątpliwości, czy to był pozytywny. No wszyscy się troszeczkę śmiali, ale z drugiej strony była bohaterką bardzo znanej książki i też i jednak ona wyciągała ich często zza uszy z kłopotów, no nie? To prawda. Na przykład tam, zwłaszcza w pierwszej części, gdzie tam to... się nazywało diabelskie, w tych diabelskich sidłach, no to ona wymyśliła. A potem w szachach Ron, bo znowu Ron coś tam potrafi. A potem były te butelki, to znowu Hermiona, no nie? Generalnie więc... Potter by zginął 35 tysięcy razy, gdyby nie Hermiona. No to jest jasna sprawa. Ale myślę, że mam tutaj ten sam problem, co z domami, tak? Że ludzie są selekcjonowani do domów na podstawie cech negatywnych, a nie na podstawie zdolności. To jest segregacja klasowa tam. I tutaj z kolei też mamy segregację klasową, tylko w innym znaczeniu tego słowa, bo chodzi o klasę szkolną. To znaczy są kujoni i są inni, tak?
tak? Są kujoni, są normalni, są zgrywusi, tak jak Fred no, tak Wesley jak i tak dalej, nie? Ernie McMillan też takim był trochę nudnym kujonem, nie? No właśnie, i to jest trochę dobrze przynajmniej, że ten wizerunek charakterologiczny Hermiony został troszeczkę pogłębiony, ale na przykład cały czas ta dyskusja o jej rodzicach, dentystach, to był przedmiot ciągłego naigrywania się, prawda? Nawet ze strony Slagona. I to było przykre, bo to w którymś momencie cały czas eskalowało, a nigdy się nie dowiedzieliśmy w sumie, dlaczego Hermiona była taka potężna, prawda? Jak to się dzieje? To było do pociągnięcia jeszcze i pokazania właśnie, że czarodziejka krwi mieszanej może być właśnie o wiele potężniejsza. Ona w ogóle była całkowicie z krwi niemagicznej. Znaczy tak, krwi magicznej, miałem rację, z mongolskiej rodziny. Więc... No ale zostałam ministrem magii. Tak? Finalnie? Naprawdę? No w Przeklętym Dziecku chyba. A, dlatego tego nie wiem. Ale to dobrze, to dobrze. To jest akurat dobra rzecz. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na zakończenie? Tak, chciałbym, żeby nie robiono reekranizacji Pottera. Chciałbym, żeby została chociaż jedna franczyza, która nie zostanie zarżnięta w latach 2000. Ja bym chciała, żeby była reekranizacja, tylko jeszcze nie teraz, bo ja liczę, że to nasze kino za 10, może 20 lat, że skończy się ten cykl. I po prostu wrócimy do tego miejsca, gdzie się robi dobre filmy i dobre seriale i wtedy będzie moment na nowego Harry'ego Pottera, zwłaszcza, że jeszcze tak trochę w naszych myślach się zatrze też ten pierwowzór. Teraz jest jeszcze strasznie wcześnie. Też przez to, że oni tak pchają tą franczyzę nam cały czas do gardeł, to też przez to ten obraz jest strasznie mocny. I tak, jak oni zrobią ten film, nawet jak on będzie dobry, to my będziemy cały czas porównywać to do oryginału i będzie nam się wydawało, że stare było lepsze. Ale zauważ, że teraz to będzie dokładnie to samo, co było z Rings of Power. Powinni być kretyni, zrobić sobie swoją historię w uniwersum, nie robić żadnego rebootu filmu Jacksona. To było niemożliwe do zrealizacji. Nie robić w życiu. Tak samo będzie z filmami potterowskimi. Nie sądzę, żeby dało się przebić casting, który był, bo właśnie tego nie powiedzieliśmy, a to by warto było na koniec. To jest wybitny casting. Ja nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji, żeby zgadzać się z wizerunkiem każdej postaci, którą widziałem na ekranie i ze swoimi wyobrażeniami. Nawet jak takie drobne pierdółki, za przeproszeniem, że nie wiem, no Harry Potter ma niebieskie oczy zamiast zielonych, to nie ma znaczenia, ponieważ naprawdę jakby czujemy, że to są te postacie. Oni byli tymi postaciami. I są bardzo podobni z wyglądu w całokształcie. I to nie dotyczy tylko młodych aktorów, ale całej plejady. Poza tym naprawdę wybitnych aktorów zatrudniono. No nie tylko oczywiście wspaniały Alan Rickman, ale także Kenneth Branagh, który zrobił z postaci Lockharta postać cudowną i urokliwą, a w książce był nie do zniesienia. I takich przykładów jest wiele. Tak samo Shalona Trelawney została przepięknie sportretowana teraz w Tak, chociaż ja sobie akurat Trelawney lepiej wyobrażałem. Albo Umbridge, która w Umbridge super. Umbridge jest potraktowana fat-shamingowo w książce. Gruba i głupia i wstrętna. Lubi różowy. A tutaj mamy cudowną Imelda Staunton, która wygląda zupełnie inaczej. Aż tak wredna! O! Wspaniale wredna! Cudownie wredna! Aż tak wredna, że się ją lubi. I to jest paradoksalne. Każdy krótko Dowiedziałam się, że zaskakująco dużo ludzi, fanów Harry'ego Pottera, zbiera talerze i filiżanki w kotki. Nie chciałem tego wiedzieć. Więc nawet postaci dalekoplanowe były dobrze dobrane i mam wrażenie, że to był właśnie ten koniec złotej ery castingu, która już nieprędko wróci. Rita Skeeter też była ważna. No, w zasadzie każda postać, którą byśmy przywołali, świetnie wykastowana, aktorzy charakterystyczni, ale nie tylko. I swoją drogą także pełen przekrój rasowy. Proszę bardzo, Kingsley Shacklebolt. Prześwietna postać, którą można momentalnie polubić. Fantastyczna. I nikt nam nie mówił, o... Pójdźcie na czwartego, nie, to był czwarty Potter, czy piąty Potter, w tym się pojawił, chyba piąty. Pójdźcie na piątego Pottera, ponieważ będzie czarnoskóry minister. No tam też któryś z tych jego przyjaciół, czy Dean Thomas, czy któryś. Tak, oczywiście, że to było, tylko że właśnie mieliśmy wtedy erę skupiania się na dobrym castingu, a nie na tematach, które są polityczne wyłącznie i dyktują nam decyzje castingowe. I miejmy nadzieję, że w końcu do tego wrócimy. Tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Link do kanału Krzysztofa możecie oczywiście znaleźć w opisie tego filmu. Zachęcam Was, żebyście tam powędrowali, chociaż pewnie większość z Was stamtąd przyszła, ale jeśli stamtąd przyszliście, to teraz możecie tam wrócić i sobie zobaczyć coś jeszcze, czego nie widzieliście, a jeśli widzieliście, zobaczyć dwa razy. Albo tu zostać i nadrobić filmy Czerwia, żeby później mnie nie nudzić, żebym zrobił film na temat jakiś, na którym się Dominika zna lepiej. A to lepiej to chyba przesadziłeś. No, ale inaczej. Zawsze każda osoba kolejna, która o czymś robi, mimo wszystko pokazuje trochę inną perspektywę i to jest piękne. Tak. Można obejrzeć dowolną ilość filmów traszujących pierścienie władzy i zawsze się znajdzie coś lub nowego. Lub pierścienicy nie do władzy. Tak. Więc żegnamy się. Chcesz okulary na koniec? Nie, mam moją różdżkę przykrótką.
No to pa! Jeśli macie ochotę wspierać powstawanie nowych filmów i funkcjonowanie tego kanału, możecie to zrobić klikając w link do Patronite'a, który znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli nie możecie sobie na to z jakiegoś powodu pozwolić, to i tak bardzo Was lubię. Cześć, oglądajcie, cieszcie się ze wszystkich materiałów, ale i tak możecie pomóc, jeśli macie na to ochotę, klikając subskrypcję, albo dając lajka, albo udostępniając film w swoich mediach społecznościowych. Jeśli się na to zdecydujecie, to serdeczne dzięki. I pa, już mówiłam. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Rauko Fenela, Joanny Bielińskiej, Darka Toperza-Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Marka Olszewskiego i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.